Proszę Państwa, e, dopóki jeszcze nie zaczynamy oficjalnej części, oczywiście tutaj się wszystko nagrywa. E, cały wykład będzie nagrany e, i e, dostępny z poziomu i Facebooka, i e, kanału YouTube'owego Manuału Zielarskiego Bartłomieja Pyczkiewicza. Widzę, że już jest tutaj kilkanaście wi kilkunastu widzów. Bardzo się cieszę, że e, czekaliście na... E, ten webinar i te, które nadejdą, gdyż już zaplanowałem kilka kolejnych tytułów, kilka kolejnych ciekawych wykładów, z którymi będę się chciał Państwem... Podzielić. Zapraszam oczywiście do komentowania sekcję komentarzy, gdzie będę starał się mieć na oku, gdyż mm, będę starał się przynajmniej w trakcie e, wykładu e, odpowiadać na pytania, jeżeli takie zaczną padać. E, więc wydaje mi się, że już powoli mogę zaczynać e, webinar, ten wykład otwarty, a ponieważ oczywiście tytuł to strategie przeciwko przeziębieniu i grypie, no to myślałem, to jest coś, co powinienem powiedzieć jako otwarcie tego sezonu jesienno-zimowego, gdyż aby odpowiednio się przygotować do tego sezonu, tego okresu zwiększenia zachorowalności, pewne czynności. Pewną pracę należy podjąć odpowiednio wcześnie i mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego webinaru. Wdrożą Państwo odpowiednie strategie, odpowiednie rozwiązania, jeżeli ktoś tutaj tej pory nie miał z takimi styczności, aby nieco ułatwić sobie te życie, nieco ułatwić sobie funkcjonowanie w sezonie zwiększonej zachorowalności. Jak wspomniałem, Mam tutaj podgląd na komentarze, jeżeli Państwo są zainteresowani, macie jakieś pytania, proszę, e, piszcie. E, są oczywiście pewnie i osoby, które jeszcze mnie nie znają. E, mogły gdzieś zobaczyć moje posty, ale jeszcze mnie nie znają. Bartłomiej Pyczkiewicz, magister inżynier zielarstwa terapii naturalnych, technik farmaceutyczny, e, no... Wieloletni, bym powiedział, wykładowca na kursach zawodowych z zakresu zielarstwa, fitoterapii, naturoterapii i różnych kursów pokrewnych typu aromaterapia. Obecnie jakby nieaktywnie e, wykładam, raczej piszę i e, jeżeli Państwo są zainteresowani, to na przykład w najnowszym numerze Food Forum i Naturoterapia znajduje się mój artykuł e, dość sążnisty, który dotyczy eleutorokoka i żeńszenia. E, m, żeńszeń i eleutorokok podobne, ale odmienne. No i w tym artykule rozważam podobieństwa i różnice pomiędzy tymi surowcami, pomiędzy korzeniem e, wszechleku żeńszenia, e, czyli e, radix ginseng a korzeniem eleutorokoka kolczastego e, radix eleutorococcis e, w jakich sferach terapeutycznych winny być stosowane, w jakich zaleceniach, jak długo e, być stosowane. Dla kogo są odpowiednie, a dla kogo nie. Oprócz tego, w najnowszym numerze Viva Zioła, który niedługo pojawi się na rynku, jest takie czasopismo. Mam również długi artykuł o stokrotkach, więc gdzieś tam można mnie przeczytać. Jeżeli Państwo będą zadowoleni z tego wykładu, coś ciekawego, uda mi się powiedzieć. Zachęcam do rzucenia paru groszy na kawę poprzez. Portal bykofi.tu. Tutaj link będzie gdzieś tam przypominany oraz kod QR, jeżeli Państwo będą chcieli jakoś tam usprawnić sobie ten proces. O czym będziemy dzisiaj mówić? Oczywiście napisałem przewidywany, przewidywana długość wykładu 90 minut, ale tak sądząc, z Historii wykładania, te 90 minut, pewnie się przedłuży do, do 180 minut, jak to mam w zwyczaju. No, proszę Państwa, to nie jest temat strategii przy przesiębieniu i grypień, niezwykle skomplikowany, a również mając na uwadze to, żeby ten wykład, ten webinar, te treści były jak najbardziej przystępne, zdecydowałem się na omówienie tylko ramowych pewnych kwestii. Wydaje mi się najistotniejszych, które warto wiedzieć, które warto znać i które każdy fitoterapeuta czy naturopata powinien kojarzyć i wykorzystywać. W swoich strategiach, wykorzystywać w swoich kuracjach. Oczywiście, najpierw musimy sobie powiedzieć o typowych chorobach wirusowych i ich objawach, czyli co najczęściej łapiemy w sezonie jesienno-zimowym i jaki przebieg, jakie objawy najczęściej się odnotowuje w chorobach o etiologii wirusowej. Później powiemy sobie o przeziębieniu i grypie z punktu widzenia czynników ryzyka oraz przebiegu tych chorób czyli e, jakie objawy, jak długo, e, jak często i co wpływa na zachorowalność, e, jakie czynniki ryzyka, tutaj zwłaszcza przy przeziębieniu są bardzo ciekawe niekiedy czynniki ryzyka, e, z którymi można być jakby na bakier w współczesnym e, nurcie. Medycyny, współczesnym nurcie zdrowia, gdyż są pewne rzeczy, za które wiele osób chętnie by mnie tutaj pobiło po głowie, gdybym powiedział, że są takie czynniki, które zmniejszają zachorowalność, a obecnie są takie pasy, bym powiedział, w ogólnym dyskursie. Musimy również powiedzieć, jakie są różnice pomiędzy terapią przeziębienia, a jakie są różnice pomiędzy terapią grypy, gdyż. Tego nie można wrzucić do jednego worka. No i na końcu opowiem o trzech e, ziołach lub substancjach. Tutaj nic nie będę zdradzał, które mają pożądany profil leczniczy w przypadku właśnie przeziębienia grypy lub innych chorób o podłożu wirusowym. E, powiem, e, co to za e, substancje, dlaczego je wybrałem. Tutaj akurat miałem na uwadze tanio. Dostępnie, żadne e, kory e, Duda Muda z południowej Afryki, tylko coś, co jest e, łatwo dostępne współcześnie, z czym nie ma problemu, e, za, i co jest tanie przede wszystkim, i co jest skuteczne. I tutaj będę mówił, jak przetwarzać, jak wykorzystać, jak dawkować, i przytoczę niektóre badania e, kliniczne, które właśnie koncentrują się przy objawach lub przebiegu chorób wirusowych. 34 widzów mnie to zadowala. A tym proszę Państwa. Najczęstsze choroby wirusowe okresu jesienno-zimowego no można byłoby wskazywać wiele, wiele różnych. Człowiek wtedy choruje naprawdę na Wiele rzeczy, ale musimy rozdzielić, co jest wirusowe, a co jest bakteryjne. I tutaj przytoczyłem osiem takich najczęstszych chorób wirusowych, tutaj takich jakby charakterystycznych dla kontynentu europejskiego, gdzie znaczący odsetek, większość lub odsetek znaczący, to właśnie powodują je wirusy. O przeziębieniu i grypie sobie będziemy mówić bardzo dokładnie, na tyle, na ile pozwala ta prezentacja, niemniej jednak musimy mieć świadomość, że w przypadku i przeziębienia, i grypy, wszystkie przypadki mają etiologię wirusową, czyli w 100% są powodowane przez wirusy, ale oczywiście tutaj będziemy rozdzielać, co, co, co odpowiada za wystąpienie przeziębienia, co odpowiada za wystąpienie grypy. Niekiedy w literaturze wyszczególnia się odrębnie RSV, respiratory sensitial Virus, który powoduje chorobę sensitialną układu oddechowego, tutaj szczególnie jakby zauważalną, dotkliwą, groźną dla dzieci. Tutaj oczywiście no, jeden wirus, no, to 100% przypadków będzie powodował też etiologia, ale bardzo często my po prostu nie wiemy, że akurat złapaliśmy RSV, objawy przeziębienia podobne. Więc często łączy się tutaj przeziębienie i RSV, jeden worek. RSV wyszczególnia się odrębnie, jeżeli przeprowadzono badania laboratoryjne i jesteśmy w stanie wskazać, że to on. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wskazać, że to on, a objawy wcale tam jakoś nie są wielce swoiste z drugiej strony, no więc bardzo często się go wkłada do tej wielkiej rodziny wirusów, które powodują przeziębienie. Dlatego pomiędzy przeziębieniem a RSV mamy taki most. Ostre zapalenie oskrzeli, czyli osób. W 85% przypadków powodowanych przez wirusy ale mamy taki odsetek kilkunastu procent i wiemy o tym, że mogą powodować się również bakterie i mamy wtedy bakteryjne ose zapalenia oskrzeli. Tutaj na przykład mogą być chlamydia pneumonie, czyli chlamydiofilia zapalenia płuc, może być tutaj bordella pertussis, czyli pałeczka krztuśca w tym gronie czynników bakteryjnych, więc tutaj też. Są niekiedy drobne ustroje, dość trudne w zwalczaniu. Niemniej jednak oste zapalenie oskrzeli, a przeziębienie, one podzielają wiele wirusów wspólnych. Jeżeli chodzi o etiologię, oste zapalenie oskrzeli, tutaj nas zwłaszcza interesuje kaszel. Tutaj osę zapalenia oskrzeli diagnozuje się po wykluczeniu zapalenia płuc. Tutaj kaszel, który trwa krócej niż 3 tygodnie, to czynnik diagnostyczny nieobecność, podwyż... nieobecność zmienionego, podwyższonego rytmu serca, problemów z oddechem czy długotrwałej gorączki. Tutaj się właśnie pod ten desyń różnicuje osę zapalenia oskrzeli, a właśnie zapalenie płuc. Oste zapalenie tchawicy, dość podobne do ostrego zapalenia oskrzeli, Tutaj również, e, gdy weźmiemy pięciu pacjentów, czterech będzie miało wirusa, jeden będzie miał bakterie zapalenie gardła. Tutaj już 70-85% przypadków to wirusy. Tutaj może być rozważane również angina w tym znaczeniu, jeżeli tutaj obszar objęty to również migdałki podniebienne. no Wirusy mogą być naprawdę rozmaite, również ten worek wspólny z przeziębieniem jest dzielony. Natomiast jeżeli chodzi o bakterie, które mogą odpowiadać no od 15 do 30% przypadków, to mogą być na przykład paciorkowce, zwłaszcza tutaj dla dzieci. E, mogą być również fuzobakterium, ale na przykład, mało kto wie, na przykład taka bakteria jak dwoinka żeżączki, Neisseria gonorie e, może również spowodować ostre zapalenie gardła. Zapalenie zatok przynosowych, e, podobna e, częstotliwość. Jeżeli chodzi o wirusy 70-85% przypadków, to właśnie ich dzieło zapalenie zatok przynosowych, wtedy ma ono przebieg taki wyraźnie ostry, bardzo często gdzieś jest następcze albo towarzyszy przeziębieniu, tutaj również ten worek wspólny z wirusów z przeziębieniem jest dzielony, przy czym tutaj bardziej się diagnozuje zapalenie zatok przynosowych, jeżeli mamy, borykamy się z nim prawie dwa tygodnie I, i, i również potrafi przy nim występować gorączka. Jeżeli mamy okres długi bez jakiejkolwiek poprawy, mamy te objawy typowe dla tak zwanego rhinosynusitis o przebiegu ciężkim, to raczej się diagnozuje bakteryjność. I tutaj bakteryjność bardzo potrafi dokuczyć, gdyż może mieć stany naprawdę kilku, nawet kilkunastotygodniowe, bardzo często przeplatają się wzajemnie infekcje wirusowe, bakteryjne, wirusowe, bakteryjne. Jeżeli się nie podejmie zdecydowanej terapii, to się po prostu tak tu ciągnie i bywa, że przez całą jesień, całą zimę. Jeżeli natomiast mamy zapalenie zatok przynosowych, które trwa no, kilkanaście tygodni i więcej, to najczęściej tu już się nie szuka czynnika drobnoustrojowego, a raczej czy takie jak m, na przykład jakieś zmiany anatomiczne, e, jakieś przerosty migdałka, może być również czynnik alergiczny. No i zapalenie płuc, czyli stan zapalny pęcherzyków płucnych lub tkanki e, tzw. śródmiążowej. No tutaj już e, wirusy odpowiadają za mniejszość, po 25-30%, ale oczywiście e, no to znaczy, że jeden na czterech pacjentów może być tą etiologię wirusową, no najczęściej się zdarza etiologia bakteryjna, ale musimy rozgraniczyć, co jest szpitalnym zapaleniem płuc, co jest poza szpitalnym zapaleniem płuc. No tutaj najczęściej e, septokokus, pneumonie, e, czyli e, dwójka zapalenia płuc. Jeżeli mówimy my o tych przypadkach e, pozaszpitalnych. E, jeżeli chodzi o wirusy, no tutaj również ten worek jest całkiem spory, e, no i nie oczywiście również dzielony jest przeziębieniem, tym zapaleniem o skrzeli, czy zapaleniem zatok przynosowych tutaj. Tych wirusów jest naprawdę cała masa. Za zapalenie płuc, jeżeli chodzi o bakterie, to na przykład również legionella, może być bardzo wiele jest atypowych bakterii i na przykład u dwóch. Z pięciu pacjentów z taką bakteryjną chorobą, z bakteryjną etiologią w ogóle się nie udaje wykryć, co spowodowało takie zapalenie płuc. No, ale jak takie coś leczyć? No to wtedy wiadomo, zapalenie płuc jest paskudne w leczeniu, bo tutaj trudności z posiewami, z identyfikacją czynnika i te czynniki, jak już doprowadziły do zapalenia płuc, to wcale nie chcą się tak łatwo wysuwać. Z organizmu, więc tutaj również te problemy e, z, z terapią, ale ja również trzeba odpowiednio zdiagnozować. E, no nierzadko RTG e, płuc, klatki piersiowej się przeprowadza, aby móc precyzyjnie zdiagnozować chorobę. 41 widzów, bardzo się cieszę. Pani Anno, również się cieszę, że mogę e, tutaj troszkę e, powiedzieć. Cieszę się, że są osoby, które lubią mnie słyszeć. No dobrze, idziemy dalej, proszę Państwa, no już wiemy, że tych chorób wirusowych jest cała masa. No ciężko jakby je wsadzić wszystkie do jednej grupy, ale są pewne objawy charakterystyczne dla wielu z nich ogólne e, takie uwagi, ogólny przebieg infekcji wirusowych, e, bo to są pewne różnice względem infekcji wirusowych, a względem infekcji bakteryjnych. Jednak przebieg wirusa, bakterie jest nieco odmienny, co pozwala osobom, które jakoś nie mają większego doświadczenia e, związanego z medycyną, z obserwacjami, no bo na przykład są osoby młode, nastolatkowie, młodzi dorośli, no, którzy mogą jakby z własnego doświadczenia e, często nie chorować. W rodzinie nie było też chorób. Ciężko dla nich odróżnić, e, co może być chorobą wirusową, co może być chorobą bakteryjną, skoro się na to nie napatrzeli no to jeżeli ktoś się nie zdołał napatrzyć po przypadkach w rodzinie, no to raczej informować, iż infekcje wirusowe najczęściej mają przebieg występowania objawów, gwałtowny, nagły, ostry. To wszystko rozwija się szybko w ciągu kilkudziesięciu godzin i tak samo szybko przemija. No rzadko kiedy, e, jeżeli byśmy tak zliczyli liczbę przypadków tych typowych jesienno-zimowych... E, chorób wirusowych, no to 7-10 dni trwa taka infekcja wirusowa, z bakteryjną zwykle borykamy się dłużej ewentualnie, jeżeli czas trwania objawów jest wyraźnie dłuższy, a nic nie wskazuje na to, że etiologia, czynnik jest bakteryjny albo grzybiczy, no to wchodzi w grę jeszcze bardzo poważne osłabienie organizmu, przez co nie jest w stanie się zregenerować i odpowiednio zareagować na czynnik infekcyjny. Jeżeli chodzi o infekcje wirusowe, lubi być kaszel suchy, ale równie dobrze może kaszel w ogóle nie wystąpić. Ale jeżeli my się tak bawimy z tą infekcją wirusową, no to po pewnym czasie może wystąpić kaszel mokry i to jest wówczas um, dość problematyczne, um, bo, bo bardzo często kolor płuciny bywa dla nas jakimś bezznacznikiem pomocą diagnostyczną, a tutaj może być on bardzo mylący. E, kaszel mokry może wystąpić właśnie. Również w tego przypadku, że występuje zakażenie wtórne. Tak długo się bawimy z infekcją wirusową, mamy osłabiony organizm, że w końcu jakiś drugi czynnik. E, zaczyna nas atakować, i mamy albo taką koegzystencję, albo z jednego się ledwo wyloczyliśmy, w drugie weszliśmy. No i tak bywa, że e, po kaszlu suchym bywa kaszel mokry. E, infekcje wirusowe mają tu do siebie, że e, odczuwamy wyraźny stan zapalny, silny w obrębie gardła. Jest to zasługa tego, że e, dochodzi do uszkodzenia komórek w nabłonku oddechowym. No wiadomo, no, takie uszkodzenie to mm, no, boli. Boli i nie jest łatwo e, ten ból e, zaleczyć. Możemy go łagodzić, ale on będzie trwał, dlatego jest to bolesność duża i trudna do złagodzenia. Również ten obrzęk jest odczuwalny. W przypadku infekcji wirusowych występuje, choć nie zawsze, złe samopoczucie, no to również zależy jakby od, od rodzaju choroby i jakby prywatnej konstytucji, że się tak wyrażę, z medycyny chińskiej i azjatyckiej, kto ma jakie usposobienia, ale bardzo często na osoby, które boli gardło są marudne i niechętne do rozmowy, występuje oczywiście zmęczenie, ból głowy, ból mięśni przy ostrzejszych chorobach wirusowych, nierzadko dreszcze, braka Tytuł. Jeżeli chodzi o wysięg z nosa, nie jest częsty, no bo na przykład będzie charakterystyczny dość dla przeziębienia, ale z drugiej strony nie będzie charakterystyczny dla grypy. Więc tutaj wysięg z nosa wcale nie jest jakimś tam nam kluczowym wskaźnikiem oczywiście, czy, 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 czy jakimś elementem decydującym, czy wirus, czy, czy bakteria, bo musimy tutaj na podstawie wielu różnych elementów ustalić, co nas atakuje. No i oczywiście, jak wspomniałem, jeżeli nie poradzimy sobie odpowiednio z infekcją wirusową, no to może przyjść na przykład bakteria, tak zwane zakażenie wtórne, najczęściej bakteryjne, które już będzie się przeciągało o wiele dłużej i przebieg będzie miało wyraźnie ostrzejszy niż wcześniejsza infekcja, dlatego tak ważne jest zrobienie czegoś. Może nie we wszystkich przypadkach będzie konieczne zrobienie czegoś, konkretnego, ale jakieś podjęcie działań, aby pozbyć się tej infekcji mm, efektywnie jest wskazane. No i oczywiście, jeżeli chodzi o infekcje wirusowe, dłuższa zakaźność po rozpoczęciu terapii. Tutaj musimy mieć na uwadze, że nawet jak zaczynamy leczenie, no to przez, jeszcze przez pewien czas będziemy się tak bardzo prądkować. Będziemy tym rozsadnikiem wirusów. W przypadku bakterii ten jakby okres zakaźności jest krótszy, wyraźnie krótszy. Więc tutaj... E, musimy po prostu mieć na uwadze, że kontakty ewentualne międzyludzkie mogą spowodować, że infekcja wirusowa się po prostu rozniesie. Idąc dalej, proszę Państwa, przeziębienie. W końcu e, wkraczamy w jakieś e, bardziej sprecyzowane tematy. Przeziębienie, a formalnie osce zapalenie nosa i gardła o kodzie J00 w klasyfikacji chorób ICD-10. E, zgodnie z definicją Przeziębienia jest to łagodna, yy, samoograniczająca się, co jest bardzo ważne, yy, czyli że ma tendencję do samoistnego wykaszania się, do samoistnego wyleczania. Infekcja górnych dróg oddechowych, która się charakteryzuje zatkanym nosem, wycieliną, kichaniem, bólem gardła i kaszlem. Niemniej jednak należy odróżnić przeziębienie od e, tak zwanych zespołów grypopodobnych oraz grypy, e, gdyż te zespoły i sama grypa mają wiele e, więcej e, różnych m, objawów, tak zwanych ogólnoustrojowych. Bo o ile przeziębienie i jego objawy koncentrują się mniej więcej od szyi w górę, o tyle, jeżeli mówimy o zespołach grypopodobnych i grypie, również od szyi w dół mamy sporo tych objawów: bóle głowy, bóle mięśni, złe samopoczucie, no to takie bardziej charakterystyczne. Jeżeli chodzi o gorączkę, tutaj zaznaczyłem gwiazdką, przy przeziębieniu gorączka występuje, ale zwykle jest łagodna i krótka. Ale przy zespołach grypopodobnych i grypie, no tutaj już ta gorączka jest o wiele dłuższa i silniejsza. Gorączka jakby nie jest um, objawem typowym, um, jakby takim stuprocentowo częstym przy przeziębieniu. Bywa, bywa jak najbardziej, nie u wszystkich, ale bywa. A jak już bywa, to raczej łagodna, raczej ciężko przy przeziębieniu o 40 stopni. E, proszę Państwa, gdzieś przeczytałem bardzo ciekawy taki zdanie bardzo ciekawe, że przeziębienie jest najbardziej skomplikowaną chorobą, jaką zna ludzkość. Dlaczego? Bo ilość czynników powodujących przeziębienie jest tak wielka, iż my nie możemy ich ogarnąć po prostu rozumem. Prawdopodobnie wszystkie wirusy układu oddechowego mogą wywołać przeziębienie. Pa, nawet my często nie wiemy, że mamy przeziębienie. W sensie przeziębienie, jak nazwiemy, zakażenie dające objawy. To tak, tak powiem, przeziębienie, zakażenie dające objawy, a bardzo często mamy zakażenie bezobjawowe i nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego. E, tylko silne, gwałtowne infekcje takimi wirusami dają objawy, e, które możemy jakby śmiało nazwać przeziębieniem, ale takich wirusów, które dają przeziębienie, ale nie muszą wcale dać efektów wyraźnych, łapiemy naprawdę, naprawdę wiele. E, tutaj najczęściej wskazuje się jako przyczynę przeziębienia reinowirus. Wirusy HRV e, i one odpowiadają za mniej więcej połowę przypadków, a tych rinowirusów jest dosłownie od i trochę. Później mamy słynne koronawirusy. Hakow. 10-15% wszystkich przypadków przeziębienia. Mamy adenowirusy ADV, mamy bokawirus HBOV, mamy metapneumowirus HMPV, mamy wirusa paragrypy, a nawet i wirusy sezonowe, nowe, mniej znane, zapomniane, które mogą mieć nawet tak zwany potencjał epidemiczny, czyli przeziębienie. Tutaj ten worek jest naprawdę obszerny. Mamy worek, a w nim wiele piłek, i każda piłka może nam wywołać przeziębienie. Jeżeli chodzi o objawy przeziębienia, e, czas trwania i, i, i częstotliwość ich występowania, niech Państwo zwrócą uwagę na te Objawy, Jak mówię, gorączka występuje, ale nie zawsze. Gorączkę się odnotowuje u mniej niż 20% osób z przeziębieniem, przy czym najczęściej w dniu drugim choroby, liczony właśnie od, od zauważenia objawów, jest najsilniejsza i najczęściej koło 4-5 dnia już zanika. Idąc dalej, kaszel. Kaszel jest już częstszy, mniej więcej e, nawet dotyczy 40% chorych, ale no też to nie jest, nie można powiedzieć, że, że każdy będzie miał kaszel. 40% odsetek, przy czym e, dopiero e, od dnia drugiego, trzeciego staje się on problemem i nierzadko potrafi się ciągnąć przez kilkanaście dni. Jeżeli chodzi o ból no tutaj ponad 50% pacjentów bardzo silnie go odczuwa w dniu drugim, niemniej jednak tak jak gwałtownie się pojawia, taki dość szybko zanika, niemniej jednak ym, zanika zdecydowanie wolniej niż na przykład gorączka, ale jeszcze się z nim borykamy do 7-9 dnia. No i wydzielina z nosa, ona jest dość typowym objawem przeziębienia, ale znowu nie wszyscy chorzy ją mają, bo to dużo zależy od po prostu, jaki wirus złapaliśmy. Ale do 70% chorych ma ten objaw, dlatego się uznaje za dość typowy, i znowu wydzielina z nosa dopiero od. Drugiego, trzeciego, czwartego dnia ma takie, taki taki swój szczyt jakby wyraźności, i ona również utrzymuje się tak długo jak kaszel. One mają dosyć, jak widzimy, taką tendencję od piątego dnia, że ich częstotliwość jest ze sobą dość mocno skorelowana. Czyli, jak widzimy, zależy, co złapiemy, to również ta. Częstotliwość najpowszechniejszych objawów jest dość zmienna. Idąc dalej, proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestie aspektów ryzyka, czynników ryzyka, które powodują, że możemy mieć większą szansę na to, że złapiemy przeziębienie. Jeżeli chodzi o przeziębienia z większą liczbą objawów i takich wyraźnych objawów, no to oczywiście jesień i zima, ale to również należy sprostować, że to wcale nie zimna bierze się przeziębienie, tylko z wirusów bierze się przeziębienie i to, że nas przewiało nie jest bezpośrednią przyczyną tego, że mamy przeziębienie. E, ekspozycja na zimno, na chłodne powietrze spowalnia nasze mechanizmy odpornościowe w rejonie górnych dróg oddechowych, przez co wirusy mają o wiele prościej. Więc to, że my, że powiemy, że nas przewiało, no to nie znaczy, że, że z, z wiatru się wzięła choroba, no bo, że państwa już takie myślenie powinniśmy odstawić, ale faktycznie przez lokalne obniżenie temperatury wirusy miały łatwiej i wniknęły. To znaczy, że po prostu Uchyliliśmy im szpary w drzwiach, uchyliliśmy im drzwi, przez co one wniknęły do naszego organizmu. Może się zdarzyć, że my mamy infekcję bezobjawową, bo one są bardzo częste, a dopiero przechłodzenie spowodowało osłabienie organizmu i mamy efekty. Zauważalne tej infekcji, czyli z tak zwanego stadium bezobjawowego, zaczyna ona przechodzić w stadium obserwowalne, kliniczne, czyli po prostu ona się zaostrza. Gdy była nie niepokojona, a my byliśmy w cieple, nic nie odczuwaliśmy, ale gdy się przechłodzimy. Zaczynamy mieć właśnie typowe e, objawy, uzależnione oczywiście od tego, co złapaliśmy, jaki jest to wirus. E, teraz ciekawostka, e, no mówi się e, skupiska ludzi, e, no to e, chmury wirusowe. No nie jest to do końca też tak. No oczywiście zgodnie z logiką kontakt z ludźmi zwiększa ryzyko ekspozycji na wirusy, a zatem matematycznie przynajmniej e, powinien e, zwiększać ryzyko infekcji ale okazuje się, że zmniejsza ryzyko infekcji i suma summarum jednak przebywanie z ludźmi powoduje, że tych infekcji łapiemy mniej. E, okazuje się, że osoby, które są generalnie zdrowe e, i utrzymują kontakty społeczne, spotykają się z różnymi ludźmi, z różnymi grupami społecznymi, mają wyższą odporność, bo ten układ odpornościowy jest jednak bodźcowany. E, tak więc w przypadku takich osób, które są zdrowe i utrzymują kontakty społeczne, nawet w sezonie jesienno-zimowym kontakt z innymi grupami ludźmi nie powinien być niebezpieczny, ale jeżeli ktoś jest bardziej wycofany, takiego kontaktu nie ma, no to dla niego to ryzyko infekcji będzie większe, gdyż jego układ odpornościowy jest jakby nieobeznany z tym, co panuje na zewnątrz. Stres, oczywiście, stres będzie nam tutaj powodował zwiększenie podatności na wirusy, zwiększenie podatności na infekcje, zwłaszcza stres psychiczny. Tutaj się wskazuje, tutaj udowodniono bezspornie, że zwiększa ryzyko niedość czy złapania, jakiegoś przeziębienia grypy. To również potęguje ryzyko wystąpienia ostrzejszych objawów. Palacze. No, tutaj nie można powiedzieć, że dym odkaża. Wręcz przeciwnie, aktywni palacze. E, palacze, którzy dużo palą, e, częściej chorują na przeziębienie. Dlaczego? Bo mają podrażniony przez substancje smoliste i te dymy i te pyły z papierosów na oddechowy. On jest podrażniony, jest delikatniejszy. Tutaj również występują zmiany patologiczne u aktywnych palaczy w funkcjonowaniu dróg oddechowych, co pogarsza odpowiedź immunologiczną. Generalnie również należałoby uznać, że osoby, które żyją w środowisku zasobnym w pyły, dymy będą wykazywały podobne reakcje i również z tego względu będą podatniejsze na złapanie jakiejkolwiek infekcji, nie tylko przeziębienia. No i teraz coś, za co mnie wyklnął. No bo promuje się abstynencję, a to nie do końca tak. Stwierdzono w badaniach w latach 90., że spożycie alkoholu na poziomie umiarkowanym zmniejsza ryzyko złapania przeziębienia, gdyż bodźcuje alkohol układ odpornościowy, ale wykazano to wyłącznie dla osób niepalących. Mamy po lewej stronie nad smarkającą panią wykres. Ta linia, która jest tak gwałtownie w dół idzie, to są niepalący, ta druga z załamaniem palący. No i mamy, zaczyna się od zera do pierwszego drinka, od jednego do dwóch drinków i od trzech drinków wzwyż. No i proszę Państwa, no też bym nie wyszedł na takiego promotora, ale... Generalnie regularne spożycie alkoholu w ilości dwóch, trzech drinków u niepalących faktycznie zmniejsza ryzyko złapania przeziębienia, widzimy, linia idzie w dół. U palących mniej więcej to się sprawdza do drugiego drinka, ale z o wiele gorszymi skutkami. Później jak widzimy linia wzrasta od trzeciego wzwyż drinka, zatem tutaj dla nich nie jest to odpowiednie u osób palących, aby łączyć papierosy z alkoholem, niemniej jednak naleweczka. Malinowa, truskawkowa, wiśniowa. Nawet kieliszek codziennie może się okazać, choć, choć brzmi to w współcześniach herezja, bo, 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 bo wprowadza się programy abstynencyjne, może się okazać jednak generalnie korzystny. Kieliszek wina o na przykład coś takiego. No, tutaj jedna z osób obserwujących, którą znam, Katarzyna Helena, która się mnie spytała, co ja robię, żeby się uchronić przed, przed infekcjami w tym sezonie jesienno-zimowym. Napisałem, że piję jeans to No, i się na mnie to troszkę obraziła. No, ale proszę Państwa, nowo. No formalnie udowodniono, że no alkohol redukuje jednak to ryzyko. Niemniej jednak z drugiej strony no nie można oczywiście przesadzać, to nie jest ogólne zalecenie. Niemniej jednak, ciekawe zalecenie. No i jednak, gdzieś ta sensowność na te jesienno-zimowe wieczory przy kieliszeczku dobrej nalewki, nie tylko dostarczyć sobie tych polifenoli z nalewki. Tych, tych, tych witamin, no i tej słodyczy, no nie oszukujmy się, również, przynajmniej ja preferuję bardziej likierowe, ale ten alkohol jednak z, z troszkę nam wzmocni ten układ e, odpornościowy. Kobiety. Kobiety, płeć e, również jest czynnikiem e, definiującym nam ryzyko e, przeziębienia. Kobiety dwukrotnie częściej e, narażone na, na, na wystąpienie przeziębienia, e, dwukrotnie większe szansa, że złapią przeziębienie. Dlaczego dzieci? Dzieci, e, dzieci paskudnie się postrzega w epidemiologii, bo są one tak zwanym rezerwuarem wirusów, e, i one łapią, gromadzą, co mogą, no i oddają komu, no najczęściej kobietom, z racji e, roli kulturowej. Kobiety mają zwykle bliższy fizyczny kontakt z dziećmi i w ogóle częściej się widują z dziećmi, więc jak mają łapać to od dzieci? E, I to dzieci rozdają kobietom, niżby mamusiom, niżby tatusiom, no więc tutaj, no, niestety, w tym zakresie e, są pewne poszkodowania. E, jest oczywiście prawdą znana kwestia, że mężczyźni paskudnie reagują na przeziębienie, zwłaszcza w okresie młodzieńczym. I senioralnym obserwuje się z perspektywy takiej dekadowej, że w tych okresach ciężej reagują na przeziębienie, na infekcje wirusowe niż kobiety. Z kolei kobiety od pierwszej miesiączki do menopauzy ciężej przychodzą właśnie te infekcje wirusowe, przeziębienie, więc jakby skrawki, końcówki obstawiają mężczyźni, a środek kobiety. No, jeżeli chodzi również o częstotliwość występowania przeziębień, to jest e, współczynnik odwrotnie proporcjonalny względem wieku. Niemowlę ma przeziębienie nawet 8 razy do roku, osoba dorosła 2 razy do roku, a mówimy o tych, które dają wyraźne objawy. Czyli są w stadium klinicznym. Jeżeli chodzi o stadium e, bezobjawowe, może być to i kilkanaście, nawet e, razy złapiemy takiego wirusa, ale który e, nie wywoła wyraźnych objawów. No i sen. Sen jest ważny, proszę Państwa. Bezspornie udowodniono, że jeżeli śpimy krócej niż 7 godzin na dobę, mamy aż trzykrotnie większe ryzyko zachorowania na przeziębienie w porównaniu z osobami, które śpią przepisowe 8 godzin lub więcej. Tutaj, zwłaszcza rynowirusy, stajemy się śpiąc krótko, bardziej na nie podatni. O, właśnie, e, czytam komentarze. E, cieszę się, że nalewki e, są dziś zgromadzone, zwłaszcza pamiętając swoją pewną chwalebną rolę w kontekście e, przewodzenia różnym konkursom nalewkowym. Tak, proszę Państwa, nie mam co mieć oporów. Smaczne, no i się okazuje jednak, że zdrowe. Grypa. Jeżeli chodzi o grypę, mamy e, trzy kody ICD10, mamy J11, czyli grypa o nieustalonym e, czynniku wirusowym. E, gdy nie jest dokładnie znany e, typ wirusa, mamy e, grypę J10. To wpiszą nam, e, gdy wiemy konkretnie, który rodzaj, który typ wirusa, i mamy grypę J09, to jest ptasia grypa. Grypa to ostra choroba zakaźna wywołana przez zakażenie układu oddechowego przez wirusa grypy i tutaj należy rozróżnić grypy sezonowe i grypy epidemiczne. Grypy sezonowe to są takie, które łapiemy że i powodują je szczepy, które powszechnie występują, które są nam dobrze znane. Grypa epidemiczna to jest grypa, która powoduje, jest spowodowana, wywoływana przez warianty rzadkie lub nieznane, jakieś Nowe mutacje. Coś, z czym nasz układ odpornościowy do tej pory nie miał wspólnego, dlatego e, społeczeństwo nie ma odporności na takiego wirusa lub ma śladową odporność e, i tylko pojedyncze jednostki jakby są na niego uodpornione. Z krypą sezonową jeszcze sobie dajemy radę, krypy epidemiczne no niestety to problem. Wirus grypy jest wirusem z rodziny ortomyksowirusów. Do tej rodziny również należy togotowirus, który przenoszony jest przez kleszcze, a powoduje zapalenie mózgu, i mamy również isa-wirus, ale on dotyczy łososi, powoduje anemię łososi, więc jakby pozostali członkowie tej rodziny są dla nas nieszkodliwi, ale wirus grypy jako taki. Dla nas jest e, względnie niebezpieczny, ale on i sam dzieli się na cztery typy. FluAV, e, czyli wirus A, e, bardzo często, jeżeli chodzi o ujęcie sezonową, powoduje tą grypę sezonową, ma różny przebieg. E, może być oczywiście grypa łagodna, umiarkowanym przebiegu, albo grupa ciężka. Ma bardzo wiele różnych podtypów. O czym zaraz powiem. No, i również jego siedliskiem, rezerwuarami są zwierzęta, z którymi nierzadko mamy kontakt, więc on w tej przyrodzie po prostu krąży. Mamy wirusa grypy B, flu BV. Wyra, wysoce zaraźliwy, często o ciężkim przebiegu, ale rzadszy. Mamy wirusa grypy flu CV. Tutaj ludzie i świnie mają wiele wspólnego ze sobą, bo jest tych organizmach notowany, ale ma łagodne objawy i raczej występuje rzadko i lokalnie. No i całe szczęście wirus grypy D, flu, D, V, wyłącznie u świn i bydła, występuje i nie są znane zakażenia ludzi, więc no, nie musimy się nim martwić. Nas interesuje głównie grypa e, influenza A. Ten wirus grypy A z racji tego, że B i C są no, wyraźnie, wyraźnie rzadsze. Jeżeli chodzi o wirusy grypy, mogą Państwo gdzieś spotkać informację, że w tym sezonie szaleje H1N1. Cóż to znaczy? Wirus grypy A jest, mm, można go dzielić. Na wiele różnych typów i rodzajów, i taką główną klasyfikacją jest podział tego wirusa grypy A na podstawie aktywności dwóch białek: hemaglutyniny i ona może mieć 18 różnych wersji 18 podtypów i neuraminidazy. Czyli ta literka N, i tu jest podtypów 10. 18 razy 10 daje nam 180, zatem może być 180 różnych kombinacji. H1N1, H5N1 i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj, właśnie, że występuje pierwsza odmiana hemaglutyniny i pierwsza odmiana neuraminidazy. No i tutaj H1N1, najbardziej chyba powszechny wirus grypy. Typu A. No i właśnie tak się te wirusy oznacza, cóż tam w tym sezonie panuje. Jeżeli chodzi o rezerwuar, oczywiście ludzie, ale nie tylko. Psy i ptaki również mogą łapać. Wirusa grypy, choć oczywiście objawów nie muszą e, mieć. E, również zwierzęta gospodarskie, tak jak świnie czy konie, e, są na niego podatne. Również ptactwo wodne i tutaj ptactwo wodne się uważa za taki najważniejszy rezerwuar e, wirusa grypy w przyrodzie jako taki. E, u nas m, sezon grypowy to październik-kwiecień w Europie Środkowej, a właściwie na tej półkuli. Jeżeli byśmy zerknęli na półkulę e, południową a właściwie tak bardziej nawet tą tą hemisferę, gdzie jest Australia, tam będziemy mówić o, o maju, wrześniu, tam troszkę jest odwrotnie, no u nas ten, ten taki, gdzie już się zaczyna robić chłodniej, zimno i troszkę cieplej, no to są ten sezon typowy zachorowań. W ogóle wirusy grypy no, są dość paskudne, jeżeli chodzi o przebieg. Szybko namnażają się, jeżeli chodzi o komórki na w górnych drogach oddechowych, ale atakują również dolne drogi oddechowe, więc to nie jest tak łaskawie jak przeziębienie, że tylko górne, no a objawy potęgują cytokiny, które powstają na skutek reakcji zapalnej. Cytokiny to są oczywiście białka, które regulują funkcjonowanie komórkowej odpowiedzi odpornościowej. Tutaj wskażemy interleukiny, interferony, chemokiny, bardzo dużo różnych substancji, które odgrywają rozmaitą rolę, jeżeli chodzi o układ immunologiczny stany zapalne, więc tutaj jakby ten mechanizm grypy jest dość skomplikowany. Nie od razu jak złapiemy grypę są objawy. Tutaj musimy poczekać, nawet niekiedy do czterech dni, u pewnych osób już po jednym dniu wystąpią objawy, u innych po trzech, a u innych po czterech, a nawet i pięciu. No, jeżeli borykamy się z grypą, to musimy pamiętać, że dzieci dwukrotnie dłużej zakażają niż dorośli, więc dziecko z grypą to dosłownie bomba dla całej rodziny. E, proszę Państwa, to, że złapiemy grypę, nie oznacza, że mamy grypę. 50% zakażeń wirusem e, grypy A jest bezobjawowych lub tylko słabe objawy przeziębieniopodobne, dlatego tu mówimy gdzieś o stanach grypopodobnych. E, druga połowa, no to już ta grypa jakby z prawdziwego e, rodzaju. Proszę Państwa, objawy grypy. Mamy tutaj oczywiście linię czasu, na czerwono cofamy się w przeszłość, dzień zero kluczowy, no i później lecimy w przyszłość. No to musimy mieć tą ekspozycję na wirusa grypy A, no tutaj jak mówiłem czas potrzebny na wlęgnięcie się objawów od jednego do pięciu dni, więc tutaj ta ekspozycja, możemy nawet sobie nie zdawać sprawy, kto nam sprzedał grypę. No i bardzo szybko pojawiają się w tym samym momencie, niemalże ból głowy, i gorączka, jak i ból mięśni, oraz zmęczenie. I one trwają 4-5 dni. A ze zmniejszonym nasileniem to jest ta, ten fragment taki jaśniejszy ból głowy i gorączka no do tygodnia 8 dni ból, ból mięśni i zmęczenie mogą nawet do trzech tygodni trwać ze zmniejszonym nasileniem. Mniej więcej w Połowie drugiego dnia, w drugim dniu występuje ból gardła, który potrafi trwać tydzień, dziesięć dni, ale względnie szybko zanika. Mniej więcej w trzecim dniu pojawia się zapchany nos i suchy kaszel, przy czym suchy kaszel również możemy mieć do trzech tygodni, ale oczywiście ze zmniejszonym już wtedy nasileniem w tym drugim, trzecim tygodniu. Jeżeli chodzi o zakaźność. No, tutaj oczywiście wirus musi się namnożyć w nas, ale mniej więcej 7-10 dni od ekspozycji ta zakaźność jest wysoka. Jeżeli liczyć od wystąpienia bólu głowy, gorączki, no to te 5-6 dni no to jest okres, że należy ograniczyć kontakty z innymi. Jeżeli jesteśmy tą, tą połową ludzkości, która będzie miała grypę, może połową przypadków, gdzie grypa da objawy, to w 75% te objawy będą zwalające z nóg, gwałtowne i nagłe. Tutaj zwłaszcza gorączka jest dużym problemem przy grypie, i bardzo szybko osiąga ona maksymalne wartości. W ciągu 24 godzin od wystąpienia pierwszych wyraźnych objawów do 40 stopni Celsjusza, niekiedy nawet do 41 stopni. Więc tutaj gorączka to jest problem, który musimy rozważyć w strategiach fitoterapeutycznych i trwa nawet do 4 dni. Natomiast jeżeli mamy chorobę, gdzie jest gorączka kilkudniowa, 5, 6, 7 dzień i występuje mokry kaszel, nie szukamy już grypy, tylko bakteryjnego zapalenia i należy mieć to rozróżnienie na uwadze. Dość często przy grypie ból głowy, nawet 90% przypadków, suchy, męczący kaszel, również od 50 do 90% przypadków, ból gardła nieco rzadszy, ale często spotykane 40-70% przypadków grypy. Jeżeli chodzi o układ pokarmowy, nie są dolegliwości u osób dorosłych charakterystyczne dla grypy, u dzieci już tak. Dzieci są wyjątkiem i grypa bardzo często powoduje u nich biegunkę i bóle brzucha. No, nie są również bardzo częste, ale się oczywiście zdarzają problemy z funkcjonowaniem płuc, układu oddechowego. Jeżeli mamy oddechy krótkie, ciężkie, takie uczucie ciężkości na klatce piersiowej, no to jest wtedy już grypa o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu. Ewentualnie doszło do jakichś kolejnych infekcji następczych, albo mamy jakieś powikłania, które wskazują, że już z grypy tryfujemy w kierunku zapalenia płuc. Właśnie zerkam na komentarze. Cieszę się, że Państwo słuchają wykładu przy kieliszeczku na leweczki. No i dobrze, proszę Państwa, zmierzamy powoli do meritum. Przeziębienia grypa, podobieństwa różnice. Jedna gwiazdka występuje objaw rzadko lub jest łagodny. Dwie gwiazdki występuje czasami. W połowie powiedzmy sobie przypadków, e, lub jest umiarkowany w nasileniu. Trzy gwiazdki często lub e, występuje, lub jest bardzo silny, bardzo silny. Jeżeli zwrócimy uwagę na przeziębienie, nala no, nas najważniejszym problemem, bo najbardziej dokuczliwym zapchany nos i kichanie, e, również gardła, ale pamiętajmy, nie u wszystkich występuje i suchy kaszel, jak i złe samopoczucie. Natomiast w przypadku grypy mamy jakby odwrócone te objawy, bo tam, gdzie przeziębienie najbardziej nam to kuczało w grypie rzadko to występuje. W grypie raczej będzie nas męczyć suchy kaszel. Gorączka, zmęczenie, ból głowy, bóle mięśni i osłabienie, jakieś słabe samopoczucie, a, a zapchany nos czy, czy kichanie e, to będą, będą marginesy. Zatem, jak widzimy, do przeziębienia musimy podejść inaczej i do grypy musimy podejść inaczej, bo one mają różne objawy. Różne e, potrzebne są e, substancje roślinne. To nie jest tak, że przeziębienie i grypę wyleczy się jedną mieszanką. Owszem, zioła, substancje mogą być podobne w jednym, drugim przypadku, ale jednak specyfika tych chorób wskazuje, że jednak inaczej należy skomponować mieszankę, inne nalewki, inną strategię na przeziębienie, inną na grypę. Przeziębienie i grypa mają cechy wspólne i w tym. Aspekcie również i surowce i zioła będą wspólne, ale mają również elementy rozłączne i tutaj już jednego i drugiego nie da się pogodzić. Więc um, czasem mnie śmieszy, jakby ktoś próbuje zrobić e, jedną strategię na wszystko: mieszanka na przeziębienie grypę, nalewka na przeziębienie i grypę. No, w jakimś pewnym, jak zobaczą teraz Państwo, aspekcie m, strategia jest wspólna. Ale od pewnego momentu strategia jest rozłączna. I zaraz wyjaśnię Państwu, dlaczego tak jest. Proszę Państwa, no chciałem obrazowo, przystępnie, przeziębienie. Mamy wiele wróbli. Proszę Państwa, jeżeli już strzelamy do tych wróbli z armaty, to musimy raczej wiedzieć, w co strzelamy. Ilość wirusów, które spotykamy przy przeziębieniu, jest tak wielka, a ich podatność na zioła jest tak zróżnicowana, iż formalnie strzelamy na ślepo. Może być rinowirus podatny na to, co zażyjemy, a może być również niepodatny. Może być koronawirus podatny na przykład na sosna, może być niepodatny na związki, które w sosnie występują, proszę Państwa. Wiele wirusów, czynnik etiologiczny w zasadzie nieznany przy przeziębieniu. Co za tym idzie, może mieć różną podatność, po różne rodziny, różne wirusy. To zupełnie, no, no, mamy worek, w środku są piłki w różnych kolorach i akurat próbujemy obstawiać, którą piłkę wybierzemy. Czy to będzie czerwona, czy niebieska, czy fioletowa i na to stawiamy pieniądze. No, proszę Państwa, no w takim przypadku, no, tylko sensowną strategię, jeżeli tak naprawdę nie wiemy, z jakim czynnikiem zakaźnym mamy do, Powtórne przeziębienie, jak wiemy, ma przebieg łagodny i samoogranicza się. Więc czy jest sens w ogóle dużo strzelać do czegoś, co samo zniknie? No oczywiście no może być przeziębienie o cięższym przebiegu i może nam dokuczać, yy, więc coś musimy zaradzić, ale tak naprawdę przy przeziębieniu. Aż tak dużo nie musimy działać. I jeżeli już, to raczej rekomendowałbym terapię responsywną, terapię mm, stricte objawową, a i to wtedy, jak zachodzi potrzeba. Terapię, która nie obciąża organizmu, która jest prosta strategia, bo tutaj naprawdę no, nie ma sensu strzelać w tak powszechną chorobę, a i tak, no, powiedzmy sobie, paskudną w tym sensie, że nie wiemy. Czy ta terapia faktycznie zadziała? Bo ten wirus może być niepodatny na te substancje. My zakładamy oczywiście, że to, co stosujemy, ma szerokie spektrum, no ale w pewnych przypadkach to się może nie sprawdzić, więc czasem się zdarza w przypadku przeziębienia, że najlepsza strategia to nic nie robić. Ale jeżeli już mamy coś do zrobienia, to niech to będzie proste, nieobciążające i typowo objawowe. Z kolei w przypadku grypy wiemy, Wirus grypy A, nawet jak ma on swoje tam mutacje, H1N1, H3N1, H5N1, etc., to wciąż jest to wirus grypy A. No B i C dość podobne czasem są, jeżeli chodzi o podatność. Ten czynnik infekcyjny jest znany. Co za tym idzie, możemy bardziej precyzyjnie dostosować zioła bardziej precyzyjnie dostosować leki, no bo tu już wiemy, no to będzie wirus grypy A, no i wiemy, że dana substancja działa na wirusa grypy A, na te najpowszechniejsze szczepy, no więc tutaj jakby wiemy, z czym walczymy. Wszystkie piłki w worku mają ten sam kolor. Mniej więcej, może być różowy, czerwony, burgundowy, ale wciąż my krążymy wokół jednego koloru. Nas niepokoi w grypie oscy ciężki przebieg, bardzo wyniszczający, więc tutaj już będziemy rozszerzać i działać aktywnie. Przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie, przeciwbólowo. Tu będziemy już aktywnie działać, gdyż choroba ma przebieg niepewny. To nie jest przeziębienie, że zniknie, to mogą być powikłania. Może się w coś to przerodzić. Więc my musimy zadziałać aktywnie w przypadku grypy i pasywnie, albo przynajmniej niskoaktywnie w przypadku przeziębienia. I jeżeli byśmy zróżnicowali sobie przeziębienie i grypę, no to będzie pewien aspekt wspólny, e, czyli e, zioła. Substancje o charakterze uodparniającym, profilaktycznie i doraźnie, jak się okazuje, w pewnych aspektach również mogą e, zadziałać. Niekoniecznie trzeba je łykać kilkanaście tygodni przed czy kilka przed, bo może się okazać, że. I nawet w czasie trwania choroby mogą się sprawdzić, i to jest jakby podstawa przy przeziębieniu i grypie. Również działa o charakterze przeciwwirusowym, a bardzo wiele y, substancji ma takie szerokie spektrum, więc przy przeziębieniu i grypie to się również sprawdza. To jest jakby podstawa, ten zbiór łączny. Mamy również zbiór rozłączny, czyli już dostosowany do indywidualnych. Objawów do indywidualnego przebiegu. W przypadku przeziębienia uzupełnimy ten zbiór wspólny, o przeciwzapalne, bo wiemy, wie, no, boli gardło, mosty są zapalne, cytokiny szaleją, poblekające, e, tutaj bardziej fizyczne te działanie, łagodzące, niwelujące przykre objawy i udrażniające, bardzo często ta zalegająca gdzieś wydzielina w nosie, zatkany nos, te uczucie niedrożności, bardzo nieprzyjemne, dotkliwe, pamiętajmy z przeziębieniem często związane jest zapalenie zatok przynosowych rhinosinusitis, więc ten aspekt nas interesuje. W przypadku grypy uzupełniamy ten zbiór łączny o zioła przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, bo przecież boli głowa, boli mięśnie, występuje silna gorączka. No i później przeciwzapalne, bo jest tam zapalne, oczywiście, jak najbardziej. Powlekające, bo gardło boli i to dość często. No i zioła Pobudzające apetyt, odżywiające, gdyż przy grypie, z uwagi na wyniszczenie, często tracimy apetyt. Często też nie chcemy jeść, bo boli gardło. I to jest ból zwykle silniejszy niż przy przeziębieniu. Musimy zregenerować się, gdyż tak słaby organizm jest podatny na powikłania. Więc tutaj musimy, jakby zawrzeć. Szersze spojrzenie w przypadku grypy. Oczywiście to nie znaczy tak, że jedno zioło odparniające, inne przeciwwirusowe, jeszcze trzecie przeciwbólowe, Z dwa gorączkowe, jeszcze trzy przeciwzapalne i nagle cała apteka. Nie, nie, nie. Jedna roślina, jeden surowiec, jedna substancja może wykazywać kilka działań, więc nie ma sensu multiplikować ich nieskończoność, jeżeli wiemy, że mają dość szerokie spektrum działania. Więc w tym zakresie. Wcale nie oznacza jedna pozycja, jedno dwa zioła. Czasem może się okazać, że kilka z nich złapiemy jednym a dobrym preparatem, jedną a dobrą rośliną. No i teraz, proszę Państwa, mniej więcej jest połowa wykładu, a mnie czeka jeszcze opowieść o trzech wybranych przeze mnie ziołach lub substancjach. I tutaj, przynajmniej, jeszcze z godzina. Dobra, nam zejdzie, więc na pewno nie skończymy o 20.30. Ja już Państwu to zapowiadam. Widzę po komentarzach, że Państwo słuchają wykładu przy kieliszeczku. Mnie też czeka drzwi z tonikiem po tym wykładzie. Proszę Państwa, obiecywałem, że nie będę szukał egzotyków z dalekich świata stron za grube pieniądze. Ma być nowocześnie, a bez czarny jest nowoczesny. No, ktoś mógłby zakrzyknąć, no jak nowoczesny? No, z punktu widzenia fitoterapii, bezczarny to taki krzyk mody, e, bym powiedział. No, jeszcze nie tak dawno, kilkanaście lat temu, nawet kilka lat temu był, no, pobył. Jakoś na niego nie zwracano aż tak dużej uwagi, choć badania się oczywiście pojawiały, ale preparaty z bzem czartym, z owocem psu czarnego, no jakoś no przebijały się, no ale miały podgórkę. Od czasów epidemii koronawirusa obecnie badacze zabijają. Produktów również wypączkowało z owocami czarnego psu. W ciągu, o ile pamiętam, na samym początku, jak to się wszystko zaczęło rozwijać w 2020 roku, w ciągu jednego tygodnia wielkość sprzedaży w Ameryce wyrażona per dolary, preparatów z czarnym bzem z owocem czarnego bzu wzrosła o 615% tydzień po tygodniu jak poszła fama że bez może się sprawdzić przy infekcjach wirusowych dużo zaczęto badać no i faktycznie bez przez całe 2020 2021 2022 był na szczytach rankingów jeżeli chodzi o sprzedaż Tutaj wielkie majątki na bzie robiono. Kiedyś było tak, że bzem czarnym fałszowano jagody. No, w czasie, gdy wszystkiego brakowało, w czasie epidemii, to jagodami fałszowano czarny besto. Role odwróciły, proszę Państwa, więc bez czarny sambucus nigra był w pewnym momencie nie tak dawno bardzo kluczowy, no ale udało mu się jakby tą pozycję, tą renomę utrwalić. I teraz jest takim no, ważnym elementem kuracji przy przeziębieniu i przy grypie. Nas interesuje owoc brzuczarnego, czyli fruktus sambuci, który Państwo dobrze znają i który teraz mamy na niego sezon. Więc tutaj troszkę takich technikaliów, jeśli chodzi o spiór, powiem. Nas interesuje z punktu widzenia terapii świeży lub suszony świeżo jak się ma to super jak ktoś nie ma no musi wykorzystać suszony owoc z czarnego owoc tylko i wyłącznie o ciemnofioletowej barwie nas nie interesują niedojrzałe zielone e, owoce i jest to owoc o słodko kwaśnym smaku chociaż ja osobiście uważam że on ma smak kwaśno mleczno słodki nie wiem dlaczego jakieś gdzieś tam mleko wyczuwam w jego smaku dla mnie jest takim dławy jeszcze dosyć ale co kto uważa no i oczywiście e, owoce czarnego pozyskuje się od połowy sierpnia aż do października. E, zbiór bzu wyłącznie w dni pogodne i suche. E, ma on pewne brzydkie tendencje do zagrzewania się, podpleśniania, więc musi być sucho, e, przynajmniej doba od opadów deszczu musi upłynąć, żeby te baldachy się ładnie przeschły. E, m, też wychodzimy bez okolicach około południowych, jak już rosa opadnie, zaniknie, m, zanikną mgły. E, więc zbieramy surowiec suchy, bo on ma tendencję do e, zagrzewania się, do podpleśniania, jeżeli gdzieś to ma tam czekać, więc e, on jest dosyć delikatny, e, delikatny i e, wrażliwy. Ponadto również bardzo lubi się zlepiać, lubi się e, uszkadzać, e, więc też nie rekomenduję najlepszych ubrań do zbioru psu. E, zgodnie z normą branżową 88, która obowiązywała w Polsce, w czasach PRL i troszkę później e, pozyskuje się wyłącznie baldachogrona, bo tak formalnie się nazywa ten element rośliny. Z peł, w pełni dojrzałymi owocami. Odsetek owoców, które gdzieś tam są nie do końca wybarwione na, na kolor niemalże czarny, nie powinien przekraczać 10%. Również się nie dopuszcza, aby później owoców zlepionych było więcej niż 10%. No jest dużo metod suszenia czarnego bzu. Opracowano ich kilka. Tutaj czasem się mówi stała temperatura, inni mówią podwyższać temperaturę w trakcie suszenia, no ale mniej więcej ludzie są zgodni: 50-70 stopni Celsjusza optimum. Nie wolno przepalić brzu czarnego, nie wolno e, pozwolić na to, żeby ten surowiec się przegrzał, wówczas faktycznie sporo traci. E, suszy się cały baldachogrona, a później osmykuje owoce, oddziela od e, tego elementu mm, kwiatostanowego, tego owocostanowego. E, w przypadku wyrobów świeżych, typu, typu dżemy, soki, no te elementy zielone, e, to co trzyma ten owoc w garści, oddzielamy. Przed produkcją, bo te elementy zielone nadają nieprzyjemnego posmaku. No i są osoby, które reagują na obecność związków z tych e, baldachogron, e, bólami brzucha, nudnościami czy biegunkami. Proszę Państwa, z punktu widzenia dietetycznego, owoc psuczarnego nie jest może superfood, jakbyśmy nazwali, ale ma pewne interesujące nas właściwości. W 100 gramach świeżych owoców znajdziemy tylko 73 kilokalorie, zatem to nie jest coś, co nas wielce tuczy, ale jednocześnie dostarcza to nam 280 mg potasu, co zaspokaja 8% naszego dziennego zapotrzebowania. Znajdziemy tam również prawie 40 mg fosforu, co zaspokaja nasze dzienne zapotrzebowanie organizmu w 5,6%. Podobna ilość wapnia mniej więcej 4% dziennego zapotrzebowania, aż miligram 60 żelaza. Dla mężczyzn to 16% dziennego zapotrzebowania, dla pań 9% i 0,06 mg miedzi, co jest to mniej więcej 6,5- 7% dziennego zapotrzebowania. Z punktu widzenia witaminowego w czarnym bzie witaminy C jest mało. Wiele osób uważa, nie wiem zresztą skąd, że, że to jest owoc zasobny w witaminy C, to nie jest prawda. Tam witaminy C jest 35-40 mg, rzadziej więcej, no ale z uwagi na takie szczupłe normy żywienia w Polsce, no dla mężczyzn jest to z e, takich 100 gramów świeżych owoców zaspokaja 40% dziennego zapotrzebowania na witaminę C, dla e, pani jest to prawie 50%. Oprócz tego znajdziemy witaminy B6 17% dziennego zapotrzebowania, 100 gramów świeżych owoców, no i niewielkie ilości e, zaspokajające kilka procent dziennego zapotrzebowania witaminy B1, B2 no i 30 mikrogramów równoważnika retinolowego. Dla witaminy A, co zaspokaja mniej więcej 3% zapotrzebowania na witaminę H dla mężczyzn i 4% dla pań. Więc jak widzimy, no, mimo że, że próbujemy coś wyciągnąć, to, to to jest dość jakby taki płaski owoc w sensie witaminowo-mineralnym. Znamy wiele bardziej zasobniejszych, no ale z drugiej strony. Jego dostępność i obfitość powoduje, że możemy tę taką ubogość nadrobić ilościami, więc tutaj jakby e, to spożycie może być, e, jakby zaspokajać nam te m, pewne m, niedoborowe rzeczy. Jeżeli chodzi o to, co działa w czarnym bzie na przeziębienie i grypę, to m, zwraca się uwagę na dwie takie duże grupy. Na polisacharydy z pektynami i na polifenole. Jeżeli chodzi o polisacharydy i pektyny, czyli tutaj mówimy o te związki w pochodzeniu węglowodanowym, gdzieś spotykane tutaj w ścianach, w strukturach komórkowych, wspomina się głównie o homogalakturonianie HG, ramnogalakturonianie pierwszym i innych galakturonanach. Tutaj mamy związki wywodzące się z, z galakturonanów, które to są zaliczane do związków oligopolisacharydowych i te związki, no charakterze jakby nie patrzeć, troszkę cukrowym, mają wpływ modulujący na układ Dopełniacza. A czymże jest układ dopełniacza? Jest to kilkadziesiąt białek, które mają zdolność do fizycznego reagowania z bakteriami, wirusami czy grzybami i są w stanie je zniszczyć, powodują ich obumarcie, są dla nich cytotoksyczne. Ponadto białka układu dopełniacza przyspieszają fagocytozę, ułatwiają fagocytozę, czyli te mechanizmy, które powodują zniszczenie patogenów przez nasze własne komórki układu odpornościowego, ich płonięcie i jakby destrukcję. Ponadto pobudzane są do funkcjonowania komórki fagocytujące, jak granulocyty czy właśnie makrofagi, za to makrofagi są aktywowane, więc nasz układ Odpornościowy w tym zakresie działa o wiele wydajniej. Jeżeli chodzi o polifenole, tutaj wyróżnia się związki flavonoidowe. I nieflabonoidowe. Z flabonoidów, oczywiście, wiemy, to jest wielka grupa e, związków, e, która się dzieli na flavanony, flavanole, flavonole, proantocyanidyny, no i antocyany. Tutaj głównie antocyany, te barwniki ciemne, roślinne, okazuje się, mogą bezpośrednio działać przeciwwirusowo na wiele różnych e, szczepów i typów, które powodują prozaiczne, a i ciężkie również choroby, infekcje w sezonie jesienno-zimowym. Z grupy nieflawonoidowej tutaj kwasy fenolowe e, bardzo często wykazują efekty antybiotyczne, przeciwzapalne i e, przeciwutleniające, jeżeli mamy gdzieś e, nadmierną Nadmierny stres oksydacyjny, który powstaje w wyniku e, infekcji. Również pozostałe kwasy hydroksybenzoesowe, e, gdzieś tam kwasy e, wanilinowe, kawowe, ferulowe, etc. wykazują m, ten e, efekt. Więc tutaj nie mamy jednego związku czynnego który spowoduje, że rozważamy bez w kontekście przeziębienia czy grypy, ale jest to wiele, wiele różnych substancji, które działają jako kompleks. I dlaczego w ogóle nas interesuje czarny bez, owoce czarnego psu? W ostatnim czasie były bardzo intensywnie badane, jeśli chodzi o ich aktywność względem wirusa grypy, zwłaszcza tutaj wirusa H1N1, tego bardzo powszechnego, jak i SARS-CoV-2. I jak ciała czarny bez nawirusy. Okazuje się, że związki antocyjanowe, czyli te barwnikowe i flawonoidy, które występują w owocach psu, są w stanie łączyć się z glikoproteinami, z tymi białkami połączonymi z oligo- lub polisacharydami, które występują w otoczkach wirusów, dzięki których wirus może reagować z innymi komórkami i łączą się z tymi glikoproteinami i je inaktywują, powodują, że one przestają poprawnie funkcjonować, przez co wirus nie jest w stanie spenetrować komórki, nie jest w stanie przejść do tej komórki, a przez to nie jest w stanie wywołać infekcji, nie jest w stanie wywołać zakażenia. Ponadto związki polifenolowe bzu czarnego zwiększają wydajność endocytozy. Endocytoza jest to proces pochłaniania przez komórki różnych substancji w zakresie takim bardziej obronnym, likwidacyjnym, śmietnikowym. Bardzo często ta endocytoza skupia się na pochłanianiu substancji szkodliwych dla komórki martwych, zakażonych bakterii martwych zakażonych komórek, ciał ogólnie szkodliwych, które mogą na przykład niepotrzebnie pobudzać układ odpornościowy, lub też mogą zagrozić tam funkcjonowaniu innych komórek czy tkanek, więc tutaj również zwiększa się wydajność fakocytozy, czyli ta żerność komórek. Związki występujące w owocach bzu ograniczają zjawisko tak zwanej burzy cytokinowej, czyli nagłego wzrostu stężenia cytokin w organizmie, czyli tych właśnie białek, które podciskują układ odpornościowy, co było wielkim problemem przy właśnie SARS-CoV-2 gdyż wówczas następuje gwałtowna, zbędna reakcja immunologiczna, przebodźcowanie nad aktywność układu odpornościowego, co jest potencjalnie groźne dla życia i zdobia dosłownie autoagresja taka, co powodowało właśnie liczne problemy oddechowe, czy też właśnie problemy związane z funkcjonowaniem układu nerwowego i przyczyniało się niekiedy do zgonów. I tutaj ta buwa cytokinowa była bardzo groźna, dużo o niej mówiono. Ona się zdarza w przypadku... Grypy, czy w ciężkim przebiegu, czy też zapalenia płuc, a tu się okazuje właśnie czarny bez ogranicza zdolność do wywołania tej burzy cytokinowej. Ponadto mamy oczywiście polisacharydy w włosach psu czarnego. I one mają częściowe podobieństwo strukturalne do tego, co występuje na powierzchni bakterii i grzybów. Przez co układ odpornościowy może je poczytywać jako takie ślady, elementy wskazujące na potencjalną infekcję, ale jest to jakby reakcja bardzo łagodna i jakby tylko. Pobudzająca układ odpornościowy, dająca wrażenie czujności, bardzo podobnie jak beta z owsa. To jest to samo zjawisko, i układ odpornościowy reaguje wzrostem produkcji komórek fagocytujących, tych właśnie żernych, bezpośrednio niszczących. Bakterie, wirusy grzyby, więc ten również jakby efekt, no troszkę taki, bym powiedział, profilaktyczny występuje, więc nie tylko jakby doraźnie, ale także i profilaktycznie. I proszę Państwa, nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, badań klinicznych w zakresie skuteczności bzu czarnego. Badania TIRALONGO z 2016 roku, badania prowadzone w Australii. Bardzo daleko od Europy, gdzie nominalnie czarny bez występuje, i były to bardzo ciekawe badania wpływu na przeziębienie, ale w pewnym e, specyficznym aspekcie. E, badano osoby, 325 zdrowych osób dorosłych, które planowały lot międzykontynentalny. Australia, Azja. E, wiadomo, lot, e, lotnisko skupisko ludzi, śluzy powietrzne, tu chłód, tu stres, tu przeciążenie czetlak. Takie osoby po takim długim locie, kilkugodzinnym są idealnym celem e, dla wirusów i dość często łapie się wtedy przeziębienie. Więc tutaj e, badano takich zdrowych e, dorosłych e, i e, łapano tylko osoby, które dopiero planowały taki lot e, i one były poddawane terapii od e, pewnego momentu przed lotem, w trakcie lotu i kilka dni e, po wylądowaniu. I tutaj badano e, takie właśnie osoby. E, ten czas trwania badania to było kilkanaście dni i... E, Zaczynano na 10 dni przed wylotem, i od tego dnia, od 10 dnia przed wylotem, pacjenci czy uczestnicy formalnie przyjmowali kapsułki, dwie kapsułki dziennie, zawierające wyciąg z owoców bzu czarnego. Każda kapsułka miała w sobie 300 mg wyciągu z owoców czarnego, standardyzowanego na polifenole, 22% polifenoli, 15% antocyjanów, e, mg 200 magnezu. Również była grupa placebo. Placebo stosowała kapsułki z mąką, więc od 10, od, od 10 dnia przed wylotem do 2 dnia przed wylotem pacjenci, uczestnicy przyjmowali dwie kapsułki albo z owocami psu czarnego, jeżeli byli w grupie doświadczalnej, albo z mąką. Na dzień przed wylotem i przez kolejny tydzień mniej więcej 5-6 dni Dawkę zwiększano o jedną kapsułkę, czyli było 600 mg w wyciągu z owoców bzu i później 900 mg, czyli taki okres nasycania organizmu, no i okres stresowy i po tym okresie stresowym. Cóż zauważono? Zauważono ciekawe rzeczy, choć dotyczyły one tylko osób, które ten czarny bez. Stosowały. Okazuje się, że stosowanie takie dwutygodniowe e, czarnego bzu zmniejszyło e, obciążenie organizmu objawami przeziębienia, jeżeli takie się rozwinęło po wylądowaniu, czyli nie u wszystkich oczywiście przeziębienie wystąpiło. U wielu wystąpiło, e, e, u części nie wystąpiło, ale jeżeli ci, ci uczestnicy po wylądowaniu złapali przeziębienie, to oni chorowali łagodniej. Objawy nie były tak e, intensywne jak w grupie placebo i e, przeziębienie y, liczone jako e, czas trwania objawów trwało dwa dni krócej w porównaniu z grupą placebo. E, grupa placebo, e, jeżeli złapała przeziębienie, chorowała mniej więcej 7 dni, a jeżeli e, grupa, e, ktoś z grupy bzowej złapał przeziębienie, chorował no, prawie 5 dni, 4,75. Obliczono, że w grupie doświadczalnej, czyli tych, która stosowała czarny bez, częstotliwość zachorowań była o 50% mniejsza 50% redukcja e, ryzyka zachorowania na przeziębienie. Ale co stwierdzono również, uczestnicy grupy doświadczalnej po wylocie byli zdrowsi niż pacjenci placebo. W tej grupie było mniej przypadków zachorowań, nawet przy tak z silnych czynnikach ryzyka jak podróż, stres, czetlak, zła pogoda w Azji, więc tutaj po prostu się okazało, że nie dość, że rzadziej chorowali, no to jeszcze chorowali słabiej i Krócej. Mamy taką e, grafikę po lewej stronie. Mamy tutaj e, dwa wykresy. Pierwszy wykres jest to długość e, przeziębienia w dniach. E, pierwsza grupka to czarny bez, druga placebo. Widzimy, jeżeli chodzi o czarny bez, no jest to przypadki zachorowań na przeziębienie i są one takie skomasowane e, i wie, większość z nich nie trwało dłużej niż 5 dni i średnio również się okazało, że przeziębienie nie trwało dłużej niż 5 dni, jako powiedziałem, 4,75. Widzimy placebo, tu już rozszerzone i jest sporo osób, było sporo przypadków, gdzie te przeziębienie Trwało powyżej 10, a nawet prawie 15 dni, gdzie takie rzeczy w przypadku grupy em, bzowej się praktycznie nie zdarzały, a jej średnia wyraźnie poszła do góry e, prawie do 7 Dnia. No i mamy również nasilenie, to jest ten drugi wykresik: nasilenie objawów przeziębienia. Tam brano pod uwagę różnego rodzaju objawy. Im bardziej dokuczliwy, tym więcej punktów zbierano. No i tam do 100 punktów sumowano. Jak widzimy, grupa bzowa znowu skomasowane te wyniki, mniej więcej ocena 20 na 100. W grupie placebo rozstrzelone, bardzo długie, bardzo dużo. Em, Ocen wysokich wskazujących na e, przeziębienie o ostrym przebiegu e, i ten wynik jest prawie średni, dwukrotnie większy niż w przypadku grupy bzowej. Czyli widzimy ten przebieg osoby z grupy placebo e, postrzegały jako nieprzyjemny znacznie bardziej niż osoby z grupy bzu. Czyli tej bez. Bardzo ładnie e, jakby łagodzi przebieg e, przeziębienia, e, łagodzi objawy i skraca czas e, chorowania. Idąc dalej, kolejne badanie, tym razem badanie z 2004 roku, norweskie, wpływ na grypę. I tutaj, jak widzimy, już troszkę inaczej istniona wygląda. Ja osobiście przypominam, możecie mi Państwo postawić kawkę przez serwis Buy Coffee. Mamy tutaj wpływ na grypę influenza A. I tutaj badano 60 osób w wieku od... 18 do 54 lat w norweskim sezonie grypowym, którzy wykazywali gorączkę powyżej 38 stopni Celsjusza i przynajmniej jeden objaw grypy, a ta grypa później została potwierdzona laboratoryjnie, że to była grypa typu A. No i proszę Państwa, tutaj była, były grupy po 30 osób. I e, część osób to było place, bo część osób grupa doświadczalna. I tutaj wykorzystano jako preparat placebo syrop, taki neutralny, ale podbarwiony, a jako preparat doświadczalny sambukol. Być może Państwu znany, no to już jest preparat no, stary jak świat, chyba. Sambukol, preparat zawierający w sobie sok z owoców bzu czarnego, troszkę wyciągu malinowego i miodu. No i schemat był wspólny leczenia i dla grupy placebo, i dla grupy, doświadczalnej. Eee, zaczynano tak szybko, jak to możliwe. Pierwsza dawka e, preparatu, choć oczywiście pacjenci nie wiedzieli jakiego, miała zostać e, przyjęta w ciągu 48 godzin od wystąpienia pierwszego objawu. Tu są takie właśnie z tą przeziębieniem krypem takie problemy, że trzeba tych pacjentów złapać, dopóki te objawy są jeszcze wczesne, bo jak już się później choroba rozwinie, no to nie ma co badać, czy, 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 czy przeciwdziała chorobie, czy nie więc tutaj te badania mają pewną trudność taką e, logistyczną, ale tutaj pierwsza dawka miała być przyjęta w ciągu 48 godzin e, do 48 godzin od wystąpienia objawów. No i 5 dni e, przyjmowano te syropy, albo sambukol albo placebo 4 razy dziennie i 4 razy dziennie po 15ml, czyli razem 60 ml e, dziennie. I tutaj, żeby Państwu ułatwić przeliczenia, jakby chcieli Państwo na przykład własny syrop zrobić albo sokiem się leczyć, 15 ml to jest 6 g soku z owoców czarnego bzu. Dla nas Praktycznie mało co, no to jest ile łyżeczka, półtorej łyżeczki, więc, więc niewielka ilość. Tutaj, proszę Państwa, dopuszczano, że w przypadku zatkanego nosa mogli pacjenci zastosować środek udrażniający, a w przypadku dotkliwego bólu paracetamol. No i proszę Państwa. Mamy tutaj taką informację, że w grupie, która stosowała czarny bez, wyleczenie, czy też na złagodzenie objawów wskazujących na wyleczenie, odnotowano u prawie 90% pacjentów po 3 dniach aktywnej terapii, natomiast taki odsetek w grupie placebo po 6 dniach. Również osoby, które stosowały czarny bez, rzadziej sięgały po dozwolone środki łagodzące, jak właśnie ksylometazolina, czyli otriwin, czy paracetamol. Mamy tutaj po lewej stronie taką e, tabelkę, Sambukol placebo i ilość osób, które stosowały e, te preparaty. W przypadku grupy sambukolowej po spray do nosa sięgnęło 5 osób, w przypadku syropu placebo aż 21. Jeżeli chodzi o paracetamol, w przypadku grupy stosującej czarny bez, sambukol 7 osób, w przypadku placebo było to aż 26 osób, więc tutaj sambukol, a właściwie syrop z czarnego bzu, no bo to nie chodzi o markę, tylko o jakby preparat sam sobie. Formulacje Zedukowała zużycie leków przeciwbólowych i udrażniających nos. Mamy tutaj taką kolumnową tabelkę. To jest troszkę dziwne dla mnie tabelka, bo nie jest logicznie zrobiona. Widzimy linia X0, 2, 4, 6, 8, 10. 0 znaczy bardzo silne objawy, 10 brak objawów. No i mamy kolejne pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, czyli czas od rozpoczęcia. Terapii. dzień drugi, trzeci, czwarty, piąty. E, czyli im wyższa kolumna, e, tym słabsze objawy. Na czarno sambukol, czyli syrop bzowy, e, na szaro placebo. Jak widzimy od drugiego dnia po rozpoczęciu terapii, czyli musiało być te dwa, dwa dni aktywnej terapii, dopiero drugiego dnia zaczęto zwracać uwagę na, na nasilenie objawów, no bo oczywiście nie od razu wszystko zadziała, widzimy, że syrop z czarnego bzu wykazywał duże. Działanie łagodzące objawy przeziębienia. Pacjenci odczuwali wyraźną ulgę i subiektywnie, a i objawy obiektywnie się łagodziły i widzimy, że prawie tą wartość 10 osiągnięto od czwartego, w czwartym dniu terapii. Podczas gdy grupa placebo podobną wartość osiągnęła dopiero w ósmym dniu terapii, czyli znowu wdrożenie syropu z bzu i w ogóle preparatów na czarnym bzie, na owocach czarnego bzu, pozwala wydatnie skrócić czas Chorowania. Na pewno te objawy są słabsze. Jak widzimy, zużycie środków przeciwbólowych czy uzależniających. A i sama, sama grypa, bo mówimy o grypie, wydaje się nie aż taka poważna. Jej nasilenie nie jest tak ostre. I jeszcze jedno badanie dotyczące. Przeziębie, przeziębienia i stanów grypopodobnych. Badanie Gracian Alcadego i jego zespołu z Hiszpanii 2020 rok. Tutaj badano osoby starsze w wieku powyżej 65 lat, 60 osób, które podzielono na grupę placebo i aktywną. To jest bardzo ciekawe badanie dla miłośników grzybów, gdyż preparat aktywny, który wykorzystano w tym badaniu, to była saszczerz. Z suszonym owocem e, soków czarnego bzu, 1,5 pół grama standaryzowanego na 0,15% antocyjanów i 0,5 e, grama suchego wodnoalkoholowego wyciągu z owocników Reishi, czyli lakownicy żółtawej Canoderma lucidum, e, który był standaryzowany na 35% polisacharydów, czyli 3 do 1 czarny bez z Reishi to był preparat dla grupy aktywnej i dla grupy placebo Maltodeksyna, czyli taki słodkawy cukier i tutaj pacjenci stosowali jedną saszetkę dziennie przez kilkanaście dni nie zawarłem tej informacji a ja powinienem ale to chyba było chyba dwa tygodnie o ile się nie mylę no to były osoby starsze, no izolowane troszkę, bo domy opieki, no i rozróżniano, czy chorują na przeziębienie, czy chorują na e, grypę. Jeżeli chodziło o e, grypę, o przeziębienie, łagodna, jak był jeden wyraźny objaw, ciężki dwa objawy i więcej. Stan grypopodobny, łagodna, e, łagodny stan grypopodobny, e, mniej niż cztery objawy, ciężki więcej niż cztery objawy. No i co się okazało, stosując takie właśnie saszetki bzowo-rejszowe, takie owocowo-grzybowe, że w grupie stosującej właśnie ten preparat na bzie i rejsi częstotliwość występowania wszystkich infekcji wirusowych była niższa o ponad 9%, dokładnie 9,4%, a przeziębienia o 25%. W przypadku stanów grypopodobnych nie było jakiejś istotnej różnicy w porównaniu z grupą placebo, więc tutaj jakby nieudowodnione nie, nie jakby takiego bardzo silnego e, wpływu na stany grypopodobne, ale na przeziębienie już tak. E, bez rejsi razem, jako formy takich, jak tak, tak, takie wyciągi suszone, soki i wyciągi suszone, skracały intensywność i czas trwania e, choroby, zwłaszcza przeziębienia redukując ryzyko wystąpienia epizodów o ciężkim przebiegu. Na przykład ból gardła, częstotliwość występowania bólu gardła względem grupy placebo było niższe o prawie 70%, korączki o prawie 50%, zapsanego nosa o 25%. Zobaczmy na wykresik. Mamy przeziębienie, górna część przeziębienie, grupa kontrolna i na jasno-szaro, na, jasno na ciemno-szaro grupa ekstraktu, czas trwania Choroby w dniach. Jeżeli chodzi o przeziębienie, grupa konsolna, bo mniej więcej 5 dni, grupa konsolna 2,5 dnia, mniej więcej prawie dwukrotna redukcja. Jeżeli chodzi o stany grypopodobne, tutaj nie udowodniono już, że akurat ten ekstrakt będzie wpływał na stany grypopodobne. Tutaj nawet można wysnuć takie założenie, widzimy po tej tabelce, że nawet troszkę dłużej chorowały osoby na ekstrakcie, jeżeli chodzi o stany grypopodobne. Ale zobaczmy na dół. E, mamy tutaj po dwie kolumny. Dalej, jasno szary, grupa placebo, ciemno szary, grupa e, doświadczalna. E, przeziębienie o łagodnym e, przebiegu i przeziębienie o e, ciężkim przebiegu. Mniej więcej wychodzi to e, podobnie, ale jeżeli już zwrócimy już uwagę na stany grypopodobne. To e, łagodny przebieg e, był chyba dwukrotnie e, częstszy. Dla grupy e, owocowo-grzybowej e, widzimy taki, na, taką proporcję 2 do 1, e, że w grupie owocowo-grzybowej na 3 przypadki e, 2 były łagodne, 1 ciężki. W grupie placebo dwa były ciężkie, jeden łagodny, więc tutaj e, stosowanie e, tego połączenia faktycznie w przypadku stanów grypopodobnych e, redukuje e, wyraźnie ryzyko wystąpienia czegoś o ciężkim e, przebiegu. E, widzę, że Państwu coś przerwało. Ale w razie czego jest tutaj nagrywane wszystko, więc coś zawsze będzie można sobie odtworzyć. Tutaj być może jakiś był krótkotrwały problem z połączeniem. Dobrze, proszę Państwa, idąc dalej, idziemy dalej. Pelargonia afrykańska. Pelargonia afrykańska, obecnie znana, obecnie popularna. Obecnie e, chętnie poszukiwana jako umka loabo, więc tutaj e, na pewno Państwo wyciągną z niej e, coś e, ciekawego. Coś przerywa, Państwo mówią, tutaj staram się coś na to zaradzić, ale jakby nie bardzo mogę, zasięg mam e, dobry. Być może po prostu są jakieś problemy po stronie facebookowej, bo ja mam tutaj wszystko ok. I tak nagrywa się niezależnie, jakby, więc w razie czego Państwo będą mogli sobie wrócić, bo tutaj jakby ten stream jeszcze będzie wrzucony, te całe nagranie na YouTube'a. Ale może zaraz się coś przeprawi, może po prostu ta godzina, że jest większe obciążenie. Pelargonia Afrykańska. Afrykańska. No tak się nie mówi, bo nie ma oficjalnej nazwy. Tak się nazwało Pelargonia Afrykańska. Pelargonium sidoides, ale to nie jest oficjalna nazwa. Pelargonia afrykańska nie ma polskiej nazwy dla niej oficjalnej, a tak się przyjęło. Tutaj włącza się nie tylko pelargonium sidoides gatunek, ale również pelargonium reniforme, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji Leków i Farmakopei Europejskiej. Naszym surowcem zielarskim jest korzeń pelargonii, czyli radix pelargonii. Skąd pochodzi Pelargonia Afrykańska? Jak już tak się do niej przyzwyczailiśmy, mówimy tutaj o Afryce Południowej. Prowincja Przylądkowa Wschodnia i Wyżyny Leszoto, czyli tutaj, jak wyobrazimy sobie Republikę Południowej Afryki, to tak na prawo. Tam właśnie Pelargonia Afrykańska występuje w stanie naturalnym, ale oczywiście mamy również bardzo dużo upraw zacji wielkiego zużycia. Dla ludów południowo afrykańskich była to jedna z ważniejszych roślin, jeżeli chodzi o medycynę ludową i dość szybko brytyjczycy i holendrzy zauważyli, że ma ona korzystne działanie, zwłaszcza przy gruźlicy iż od końca XIX wieku była ona chętnie wymieniana w lekospisach, a pierwsze takie preparaty na masową skalę produkowano apteczne. To chyba um, 1910 rok w Londynie, mi się tak wydaje, że wtedy już coś takiego było. Surowiec jest standaryzowany przez farmakopę europejską i e, normowany przez Europejską Agencję Leków, więc żaden to szamanizm, e, tylko coś, co faktycznie udowodniono, że działa. E, zgodnie z wytycznymi najnowszej farmakopei europejskiej e, są to wysuszone korzenie pelargonii e, stosowane, wysuszone, e, czerwono-brunatne, części podziemne z dwóch gatunków Pelargonium, jak wspomniałem, Pelargonium situides i Pelargonium reniforme, standaryzowane na garbniki, których winno być nie mniej niż 2%, ale w przeliczeniu na pirogalol, ale wiemy, że to nie one akurat w przypadku Pelargonii działają. Jeżeli chodzi o badanie chromatografią cienkopłytkową, szuka się raczej kumaryn z kopoletyny i eskuliny jako markerów analitycznych i ogólnie dość przyjmuje się, że tutaj mm, to raczej pelargonii, to kumaryny mają najwięcej do powiedzenia. Mam tutaj e, zdjęcie, które pochodzi z artykułu. Brendlera i Van Wajka o Pelargonie Afrykańskiej, I właśnie możemy zobaczyć, jak wygląda uprawa Pelargonii, jak wygląda Pelargonia z bliska, jak wyglądają zebrane korzenie jak wyglądają one na przełomie. Jak widzimy, rdzeń jest ciemnoczerwony, później taki kolor jasno-różowy. Mamy pierścień jasny i znowu potem czerwonawe zabarwienie. Bardzo ciekawy kolor na przełomie. Jeżeli chodzi o skład chemiczny pelargonii afrykańskiej, tutaj proszę Państwa, no nie jest łatwo wyszczególnić, gdyż no, zrobić stosowany, badany, ale żeby jakieś konkrety obfitowało, to trudno powiedzieć. E, uznaje się, że 40% surowca to polifenole i kwasy e, fenolowe. Tutaj proantocyanidyny e, wskazuje się jako ważne, katechiny, galokatechiny, a są to związki, które występują chociażby w zielonej herbacie, a które mają faktycznie działanie immunostymulujące przeciwwulusowe i silne przeciwzapalne. Również mamy tutaj kwas kalusowy, e, jako reprezentant tej y, frakcji e, kwasów hydroksybenzoesowych, również o działaniu przeciwzapalnym. E, Przeciwdrobnoustrojowym, e, więc tutaj również jest bardzo interesujące. Jego estry, tak samo. No i flavonoidy, to nam daje 40% całości. Później mamy związki mineralne, wszelakiego rodzaju magnezy, wapnie, e, ich połączenia. Wskazuje się tutaj również na dość duży udział kwasów krzemowych. Tego wszystkiego razem jest 12%. Tyle samo jest cukrów i polisacharydów, choć nad nimi się raczej mało kto rozwodzi. Raczej nie mają w tym surowcu większego znaczenia. 10% białek, ale również się nad nimi nie pochylamy. I kumaryny. Okazuje się, że w przypadku e, Pelargonii Afrykańskiej najpewniej to kumaryny e, mają to działanie takie dominujące. E, tutaj wyszczególnia się wiele kumaryn o różnej budowie i różnych grupach funkcyjnych, ale niektóre z nich znamy e, bardzo dobrze. Skopoletyna, e, dość często spotykana, eskulina w kasztanowcu, fraksetyna w jesionie, ale również mamy specyficzne jak artelina czy umkalina, które są charakterystyczne właśnie dla pelargonii afrykańskiej, ale właśnie tutaj występują one w formie wolnej, i w formie glikozydowej, zatem są związane z jednostkami cukrowymi. Więc tutaj jak widzimy polifenole, kwasy fenolowe, kumaryny, no i związki mineralne, one nam dają kompleks tego, co działa jako pelargonia afrykańska, ale z głównym naciskiem właśnie na kumaryny. Dlaczego pelargonia działa przeciwirusowo? Proszę Państwa, pelargonia. A właściwie wyciągi z nich wykonane pobudzają produkcję interferonu beta. Interferon beta jest to jedna z cytokin, jest to glikoproteina, która występuje w różnych typach. Zresztą w ogóle interferonów mamy kilka: Alfa, Beta, Gamma, i one mają podtypy: interferon Beta 1, interferon Beta 2, etc. No, interferon beta, jako sam z siebie, jest produkcją. Produkowany przez makrofagi e, i bodaj fibroblasty, i o ile dobrze pamiętam, e, aby mógł zadziałać, musi się złączyć z, z takim specyficznym receptorem na powierzchni komórkowej. Mechanizm jego działania nie jest jeszcze dobrze poznany, bo on naprawdę odpowiada za wiele rzeczy. Ale na pewno jest wykorzystywany w lecznictwie w przypadku stwardnienia rozsianego jest kilka preparatów, będących właśnie czystym interferonem beta, do wstrzykiwań, które właśnie łagodzą przebieg i nasilenie objawów stwardnienia rozsianego. Interferon beta jest związkiem, który zwiększa odporność komórek na przenikanie wirusa. więc tutaj jakby je wzmacnia, wzmacnia ich struktury, przez co wirus nie jest w stanie ich przebić. Interferon beta intensyfikuje pracę makrofagów, komórek NK, czyli natural killers, które mają działanie cytotoksyczne względem patogenów. Które są dość podobne do limfocytów T, a i same limfocyty T to są podstawowe komórki odpornościowe, tak zwane te komórki zależne, które są jakby podstawą naszej odpowiedzi immunologicznej tutaj te komórki. Stanowiące jakby podstawę układu immunologicznego, e, są bardziej aktywne, dłużej funkcjonują. E, w efekcie skraca się czas reakcji e, potrzebnej na e, kontakt z patogenem, no i sama odpowiedź jest gwałtowniejsza, a komórki fagocytujące są bardziej żerne, e, więc tutaj e, jakby odpowiedź nasza jest bardziej stanowcza. Ponadto i tu dość podobne jak w przypadku bzu czarnego, e, związki obecne w plargonii afrykańskiej są w stanie reagować z białkami i glikoproteinami na powierzchni wirusa, przez co nie są one nie dość w stanie się tam syntetyzować i powielać te białka i glikoproteiny, nie są one w stanie prawidłowo funkcjonować. Z Pełnia swojej roli biologicznej, w efekcie czego wirusy z cudem się namnażają i z cudem przenikają, tutaj ich liczebność jakby nie ulega zwiększeniu. Ponadto, tak jak wspominałem kiedyś w tej prezentacji, w tym wykładzie, istnieje, jeżeli chodzi o grypę, Neuraminidaza, jeden, jed, jeden z białek grypy, szczególnie tego typu A, na podstawie którego się identyfikuje również, co to jest za szczep grypy. O, okazuje się, że korzeń pelargonii hamuje aktywność tego enzymu, a enzym ten jest bardzo potrzebny wirusowi grypy do tego, aby przenikać do wnętrza komórek i uciekać z wnętrza tych komórek. Jeżeli neuraminidaza jest jest e, przyblokowana, no to tutaj e, wirus po prostu traci swoje efektywne możliwości do. Wniknięcia do środka, jak i ucieczki e, jego, jego re, replik, e, a tym samym spowodowania takiej poważnej, dużej, zakrojonej infekcji, zakażenia. Ponadto e, okazuje się, że pelargonia afrykańska zwiększa produkcję defensyn. E, defensyny są dobre i niedobre. E, mówi się o nich, że to są peptydy odpornościowe. E, są to faktycznie takie białka dość niewielkie, które mają działanie bezpośrednio cytotoksyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe. One również pobudzają układ immunologiczny do działania i same z siebie, jak mogą Państwo przeczytać, mają aktywność przeciwdrobnoustrojową. One również są przeciwnowotworowe, ale w pewnych przypadkach są markerami nowotworowymi i nasilają ich przebieg. Więc no nie zawsze tutaj te defensyny będą bardzo pożądane, ale u strowych osób jak najbardziej będą one wspierały walkę z patogenami. Ponadto perargonia afrykańska zwiększa wydajność fagocytozy, czyli zdolności do, do, do zżarcia tych patogenów i ich usunięcia jak i również te mechanizmy cytotoksyczne naszych komórek układu odpornościowego, które w ogóle wykorzystują reaktywne formy tlenu, wolne rodniki do niszczenia obcych ciał. Te mechanizmy są bardziej wydajne, bardziej efektywne, bardziej niszczące, więc w różnych aspektach nasz układ immunologiczny jest pobudzony. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o pelargonię afrykańską i korzenie pelargonii afrykańskiej, wcale nie trzeba jakichś wielkich nalewek robić, wielkich preparatów. Uznaje się, że słaby alkohol, maksymalnie 15%, to jest optymalny rozpuszczalnik dla związków czynnych w pelargonii afrykańskiej występujących. Mam tutaj tabelkę, na której Państwo widzą przykładowe formulacje preparatów z Pelargonią na terenie Unii Europejskiej. Dość popularną formą jest ekstrakt płynny ODER, Drug exact Ratio, stosunek wsadu do tego, ile płynu uzyskano w częściach objętościowych. Lub wagowych, i tutaj mamy taki, taki współczynnik od jednego, no to powiedzmy sobie 8-10, czyli na przykład z kilograma korzeni zrobiono 8 do 10 kg gotowego płynu. No to jest powiedzmy sobie taka słaba naleweczka, właśnie 1 do 10, na alkoholu 11%. Procentowym. I tutaj jest gotowy taki ekstrakt. Płynny on jest tam troszkę osłodzony, troszkę tam smakowo podbarwiony, pod, pod, pod aby, aby był po prostu smaczniejszy. No i taki ekstrakt płynny, to są różne marki preparatów, nawet nie ma sensu ich wymieniać, bo to są bardzo podobne preparaty w różnych krajach Unii Europejskiej na przeziębienie, na wsparcie odkrztuszania i przy objawowym leczeniu zapalenia oskrzeli. Jak widzimy e, pelargonia już od pierwszego roku życia. 1-5 lat, 3 razy dziennie 10 kropli, później 6-12 lat, 3 razy po 20 kropli i dla e, na stolatków już powyżej 12 roku życia i dla osób dorosłych 3 razy 30 kropli, zalecana długość terapii do 10 dni. Mamy nalewkę, zwykłą nalewkę der 1 do 10 na 15% alkoholu. Jest taki produkt na terenie Unii Europejskiej, podaj w Czechach leczenie objawowe zapalenia oskrzeli, bardzo podobny schemat terapii. I mamy jeszcze tabletki, bardzo popularne również w Unii Europejskiej z. Suchym ekstraktem z Pelargonii Afrykańskiej, to już mamy, jak Państwo widzą, odwrotność tego der. Od 4 do 7 do 1. Czyli z 4-7 kg korzeni zrobiono kilogram takiego suchego ekstraktu, czyli tak. Koncentrat dosłownie na alkoholu 14% i bardzo często jedna tabletka do 20 mg takiego ekstraktu, takich preparatów jest w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Szwecji, w Austrii, we Francji sporo, w Polsce również na objawy przeziębienia. No i taki, takie tabletki już bardziej dla. Starszych dzieci. 6-12 lat, 2 razy dziennie tabletka i 12 i powyżej, 3 razy dziennie tabletka. I tutaj są różne wskazania, jeżeli chodzi o długość terapii. W Polsce zaleca się nie dłużej niż jeden tydzień, w Niemczech nie dłużej niż 3 tygodnie. Mimo, że jest to ten sam preparat, e, jak widzimy w Niemczech się dozwala na dłuższe terapię pelargonim afrykańską, u nas krótsze e, i później zalecenie skontaktować się z lekarzem. Niemniej jednak widzimy, preparaty mogą być proste, nawet naleweczka, e, czy też w, włączyć tą naleweczkę w syropek, mało alkoholu do 15%, on pełni tylko rolę stabilizującą, konserwującą, no i oczywiście wzmaga ekstrakcję polifenoli i kumary. To nie ma być nalewka mocna, to jest bardziej takie winopodobne nalewki i one są odpowiednie, jak widzimy, dla dzieci i będą zaraz przytoczone badania kliniczne na dzieciach. Poniżej roczku się nie zaleca. Od jednego roku powyżej 12 miesięcy tak. No już no dla tak małych dzieci, no to tutaj e, trudno coś konkretnego e, wskazywać. Tutaj mamy e, potwierdzone aspekty bezpieczeństwa od pierwszego roku, poniżej pierwszego roku nie. No czy 11-miesięczny zareaguje jak 12-miesięczny? Ciężko mi powiedzieć, za to już odpowiedzialności no, oficjalnej no, nikt nie weźmie. Mm, nie eksperymentowałbym raczej, pomimo że pelargonia naprawdę łagodnie działa, i efektywnie, no to mm, no jeszcze tak, tak poniżej pierwszego roku, no to te procesy e, w organizmie są na tyle niepewne, że ciężko powiedzieć jak zareaguje, a są, e, no jakby nie patrzeć, również pewne efekty uboczne. Nie są one częste, ale występują i zaraz będę mówił, bo mam właśnie u dzieci e, badanie kliniczne e, skupione na bezpieczeństwie i tutaj jakby lepiej się pokaże z czym mamy do czynienia. Badanie przeprowadzone w Ukrainie, Lizogub i inni 2007 rok to było dosyć duże badanie angażujące wiele jednostek, wpływ na przeziębienie preparatów z palargonią afrykańską. Zrekrutowano 207 osób, ukończyło badanie 103 osoby dorosłe w wieku od 18 do 55 lat. Które wychwycono dość szybko, że mają ból gardła, zatkany nos i chociaż ten dodatkowy objaw. No i tutaj był warunek. Te objawy trwają od 24 do 48 godzin, góra, czyli początkowa faza. Choroby, no i uczestników podzielono e, na grupę placebo i grupę pelargoniową. E, tutaj e, w grupie placebo i pelargoniowej e, schemat stosowania był taki sam: 30 kropli płynu 3 razy dziennie przez 10 dni. E, czyli takie, jak były zalecenia wcześniej w formulacjach dla osób dorosłych. 30 kropli 3 razy dziennie e, i 10 dni. Tutaj wykorzystano komercyjny markowy ekstrakt EPS 7630, e, który jest bardzo często badany klinicznie. No i on e, składa się, jak widzimy, der. 8, 1, do 8, 1 do 8 do 10 na alkoholu 11%, i wiele po prostu takich pelargoniowych leków na re, bez recepty. To jest właśnie dosłownie czysty ekstrakt EPS7630, więc tutaj jakby nie ma problemów. Ten, ten, ten ekstrakt jest dosłownie podstawą, jeżeli chodzi o leki bez recepty na pelargonie afrykańskiej. No i po prostu czasem się go zagęszcza i wsadza jeszcze w tabletki, więc tutaj. E, jakby, jakby to, jest, to jest coś, co jest podstawą współczesnej terapii paragomi afrykańską, więc te, te krople e, to jest dosłownie e, apteczne, to jest dosłownie ten ekstrakt. No i pacjenci stosowali tę parargonię, No i co się okazało? E, osłabiała ona przebieg przeziębienia najsilniej w piątym dniu choroby, więc nie od razu, tylko po kilku dniach zaczęła działać. A osoby, które w ogóle były leczone e, paragonią afrykańską, odczuwały przeziębienie o wiele słabiej, zwłaszcza kichanie, przekrwienie nosa czy kaszel. Stwierdzono, że Osoby stosujące pelargonię afrykańską e, miały krótszy czas trwania przeziębienia od zachorowania do wyleczenia z e, średnio 8,2 dnia dla grupy placebo to 6,9 dnia dla grupy pelargoniowej, co oznacza, że pelargonia skraca o ponad jeden dzień przeziębienie. Mm, tutaj bardzo ten efekt jest wyraźny, choć wydaje się, że bez skraca troszkę e, więcej te. Przeziębienie. E, tutaj poprawę i lepsze samopoczucie w piątym dniu e, terapii odczuwało aż prawie 94% grupy e, pelargoniowej i prawie e, tylko 70% w grupie placebo. Więc tutaj na pelargonii lepiej e, odczuwamy, te, te, ocena subiektywna jest o wiele lepsza. Ostatecznie odsetek zadowolonych z całej terapii, już po zakończeniu, dla pelargonii 86,5%. Dla placebo 41,2, czyli na pelargonii odczuwamy wyraźniej, że zdrowiejemy, że te objawy y, um, ustępują, słabną. W ciągu 5 dni y, pierwszych terapii pozytywne efekty y, na pelargonii zauważyło 57% pacjentów, na placebo tylko 15. Więc jak widzimy, w każdym wypadku pelargonia była lepiej oceniana przez pacjentów z objawami przeziębienia. I mamy pierwszy wykres, ten górny, taki liniowy. E, ocena nasilenia przeziębienia w zależności od czasu i terapii. I mamy e, ciemna linia e, pelargonia. Jasna linia e, to jest placebo, i widzimy, że na początku, pierwszy dzień, objawy przeziębienia były bardzo podobne do siebie, ale już w trzecim dniu następował powolny rozjazd. Jeszcze on był tutaj mały rozjazd, e, dosyć jeszcze zbieżność matematyczna, e, kliniczna. Dopiero od piątego dnia ten rozjazd się zwiększył i Pelargonia e, wykazywała o wiele słabsze objawy niż placebo. W dniu dziesiątym. E, Rozjazd był zauważalny. Znowu pelar na Pelargonii objawy praktycznie zanikły, ale w grupie placebo jeszcze jakieś tam pokutowały. Czyli widzimy, że Pelargonia nie działa od razu, tylko dopiero po pewnym czasie, więc ona jakby zadziała na tą środkową i końcową fazę przeziębienia. Mamy tutaj objawy. Dzień pierwszy względem dnia. Piątego, a właściwie dzień piąty względem dnia pierwszego jaka wystąpiła poprawa jasna kolumna place bo ciemna kolumna Pelargonia i widzimy na przykład, że największa różnica, bo największa kolumna w przypadku kichania bardzo duża poprawa. Jeżeli chodzi o kaszel, również wystąpiła duża poprawa. W przypadku placebo pogorszenie kaszel się zwiększył. Bardzo duża poprawa w zakresie przekrwienia nosa. W zakresie drożności nosa, e, w przypadku bólu w głowy, e, w przypadku bólu gardła, e, bardzo duża różnica. Nieco mniejsza, jeżeli chodzi o bóle mięśni, czy też o e, wysokość korączki w stopniach. E, tutaj widzimy, te różnice nie były aż takie duże. Czyli tutaj Pelargonia na pewno nam zadziała na bóle, e, na kichanie i na e, objawy związane z funkcjonowaniem nosa. Idąc dalej, Gykcze 2021, badanie tureckie, wpływ na infekcje górnych oddechowych u dzieci. Zrekrutowano 160, 164 dzieci. Już takie liczby się o tej porze trudno wymawia. W wieku od 1 do 18 lat średnia wieku tam wyniosła prawie 5, z przynajmniej jednym objawem przeziębienia, ale ten objaw musiał pojawić się na 72 godziny maksymalnie przed włączeniem do badania, czyli to był świeży objaw. No i tutaj uczestników podzielono na grupę placebo i grupę pelum to jest ich mniejszy preparat identyczny jak poprzedni, e, identyczny składem jak ten wyciąg EPS7630, który jest podstawą wszystkich praktycznie preparatów e, z pelargonią. No i tutaj e, schemat bardzo, bardzo podobny leczenia do tych, co pokazałem w slajdzie o e, formulacjach. E, do piątego roku życia trzy razy dziennie 10 kropli, e, Później e, 3 razy dziennie 20 kropli dla e, dzieci 5-12 lat i dla powyżej 12 roku życia 3 razy 30 kropli na 30 minut przed posiłkiem przez 7 dni. I co się okazało? No oczywiście na dzieci pelargonia również działa, przy czym wyraźne efekty dopiero po trzecim dniu terapii i bardzo wyraźnie również w siódmym dniu terapii względem grupy placebo. Odnotowywano poprawy we wszystkich objawach typowych dla infekcji górnych dróg oddechowych, czyli gorączka, kaszel. Kichanie, ból głowy, zapchany nos e, czy ból gardła od trzeciego dnia terapii. E, bardzo wyraźnie spadła częstotliwość gorączki w porównaniu z grupą placebo. Tutaj m, faktycznie polarogonię na gorączkę przeciwgorączkowo dodatkowo zadziałała, co należy mieć na uwadze. I e, stwierdzono, że jeżeli. Rozpocznie się terapię pelargonią afrykańską w ciągu pierwszych 24 godzin od pojawienia się objawu, bardzo to mocno łagodzi przebieg choroby i dokuczliwość objawów. Jeżeli później, w ciągu kolejnego drugiego, trzeciego dnia, efekty są słabsze. Nie są to, że zanikają, słabsze, wciąż korzystne, ale słabsze. No i Badanie właśnie dotyczące dzieci, drugie, e, świeżutkie, kamin i inni 2023 rok niemieckie badanie e, wpływ pelargonii na ostre zapalenie oskrzeli, ale bardziej pod kątem bezpieczeństwa. Włączono do tego badania prawie 600 e, dzieci w wieku od 1 do 5 lat, z przynajmniej dwoma objawami e, ostrego zapalenia oskrzeli, na maksymalnie 72 godziny przed włączeniem do badania. Nie było tutaj żadnego placebo. Wszystkie leczono albo syropem z pelargonią, albo kroplami z pelargonią. E, tutaj było jakby do wyboru e, 2,5 ml syropu lub 10 kropli ekstraktu 3 razy dziennie przez 7 dni. E, tutaj to były ekwiwalenty względem siebie, i to był ten sam ekstrakt EP S7630 Nader. 1 do 8 do 10 na alkoholu 11% z uwagi na, mały, na małe dzieci, że to są małe dzieci, badanie pediatryczne dopuszczano leki wykrztuśne i leki do nosa. I tutaj bardziej się koncentrowano, bardziej na bezpieczeństwie, wpływie, efektach ubocznych niż na efektywności, ale i takie badania, ten, ten aspekt również zweryfikowano. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo leczenia dzieci pelargonią, Odnotowano pewne przypadki biegunek i dolegliwości trawiennych, również były pojedyncze przypadki wzrastania CRP, czyli białka osi fazy reaktywnego, ALT i ASP, czyli aminotransferazy alaninowej i asparaginowej, i GGTP, czyli gamma glutamylotranspeptydazy, a zatem markerów tutaj wielu wątrobowych, więc tutaj u dzieci może wzrosnąć, ich poziom. No, oczywiście w przypadku zapalenia oskrzeli to nie jest jakieś istotne, ale jeżeli są jakieś inne robione badania, jeszcze są jakieś tam choroby wrodzone czy jakieś nabyte, no to może mieć gdzieś tam znaczenie, aby niepotrzebnie nie straszyć, że się podniosły wyniki. Może się okazać w takich przypadkach, że to po prostu Nie Niemniej jednak częstotliwość występowania jakichkolwiek negatywnych reakcji, to mniej niż 2%, czyli tutaj wysoki profil bezpieczeństwa bez wątpienia. U ponad 90% dzieci główne objawy ostego zapalenia oskrzeli zmniejszyły się lub ustąpiły w ciągu 7 dni, więc tutaj włączenie pelargonii na pewno jest wyraźne. Odsetek e, największy ustąpienia objawów to duszność, e, objaw duszności, najmniejszy kaszel. I zobaczcie tutaj po lewej stronie kolumienki. E, mamy tutaj, właściwie można je w parach e, identyfikować, bo tutaj jest rozdzielenie na syrop i na krople, ale to nie ma sensu. Pierwsze dwie kolumny kaszel, kolejne dwie rzężenie, kolejne. Dwie duszność. Szara barwa oznacza wyleczenie, czarna poprawę. Widzimy odsetek wyleczeń, zaniknięć objawu duszności, mniej więcej, podobny w obu formach czy to syrop, czy krople, później mamy, jak dobrze widzę rains czyli rzężenie tutaj już widzimy, że mniej więcej 1 czwarta dzieci odnotowała tylko poprawę, a nie wyleczenie. Jeżeli chodzi o kaszel, no tutaj częściej była poprawa niż wyleczenie w przypadku pelargonii. Niemniej jednak 86% rodziców było zadowolonych z leczenia pelargonią afrykańską w ciągu 7 dni wyleczenie Odnotowano u 46% dzieci całkowite, znaczna poprawa u 37%, więc tutaj poprawa w sensie większa niż 50% zaniku objawów no i pewna tam grupa była miała, miała mniejsze e, poprawy. E, chyba praktycznie nie było, tam był malutki odsetek e, dzieci, u których zapalenie oskrzeli się przerodziło w coś e, poważniejszego i które nie reagowały na polargonie, Niemniej jednak m, u 9 dzieci z 10 pelargonia przyniesie bardzo dobre, korzystne rezultaty lecznicze. No i zostało mi jeszcze jeden, ciekawy surowiec e, przeciwchorobowy. Widzę, mam tutaj stabilne 30, 30 widzów. Cieszę się, że e, przy pierwszym webinarze jeszcze w ogóle we wrześniu, na samym początku, gdzie jest jeszcze ciepło i myślimy o wakacjach, e, 30 osób chce zgłębiać e, tajniki leczenia e, przeziębienia i grypy w sposób zupełnie naturalny. Już ostatnie slajdy. E, Tutaj będę teraz mówił o ciekawym e, składniku, bo nie powiem per se o zielu, ale o substancji czynnej. 1,8-cyneol, czyli eukaliptol, po łacinie cyneolum. On nas teraz będzie interesował, albowiem są leki z cyneolem, również dostępne w Polsce. 1,8-cyneol, czyli eukaliptol, bo... Sama nazwa wskazuje, w eukaliptusie jest go całkiem sporo. Jest to substancja oczywiście naturalna, która znajduje się w wielu ziołach aromatycznych i olejkach eterycznych, ale rzadko kiedy jest go więcej niż 10%. Na przykład w olejkach eterycznych eukaliptusowych, w zależności jaki olejek eukaliptusowy, jaki gatunek weźmiemy, od 40 do 95% eukaliptolu, czyli 18 cenyolu, musi się znajdować w olejku eterycznym. Dla eukaliptusa gałkowego, najbardziej popularnego eukaliptusa, e, zgodnie z normą ISO, e, czyli Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego, e, co najmniej 60% w olejku krót, e, czyli surowym, e, i chyba 65% jeżeli w olejku rektyfikowanym albo i 70 nawet, to jest taki minimum, więc tutaj eukaliptus musi mieć no naprawdę kilkadziesiąt procent tego 1,8-cyneolu. Biała szałwia, olejek eteryczny z białej szałwii, salwia apiana co najmniej 50% eukaliptolu, olejek kajeputowy z melaleuka powyżej 40%, olejek niauli, kolejny gatunek melaleuka, ale kultywar cyneolowy 55% cynolu, co najmniej olek z czarnego kardamonu, ale to jest nie kardamon, tylko amomek, tak się mówi, bo to jest zupełnie inna roślina niż kardamon, ale tak się mówi, z czarnego kardamonu. 60% 1,8 cynolu. Spotkamy 1,8 cynolu w rozmarynie, w chyzopie, w wielu gatunkach szałwi, w niektórych lawendach, więc to jest. Popularna substancja, ale w no takich najpewniejszych źródłach e eukaliptolu, czyli 1,8 cyneolu, to jest właśnie eukaliptus, kajeput, niauli. To są takie najbardziej powszechne i najtańsze jego źródła. E generalnie 18 cynol jest normowany przez farbakopę europejską. E, to jest ciecz. Mm, czysta e, bezbarwna ciecz, która się nie miesza z wodą, ale miesza się ze stężonym spirytusem, więc tutaj rozcieńczając go najprędzej spirytusem, ma bardzo silny, chłodzący zapach e, i smak, taki mentolowo-pikantno-kamforowy. Osoby, które miały przyjemność uczyć armaterapii, eukaliptol my na zajęciach izolowaliśmy. Eukaliptol może wchodzić w reakcję z rezorcyną albo kwasem ortoposforowym i tworzyć struktury krystaliczne, przez co można go wytrącić z oleju eterycznego. Owszem, nie jest on wtedy e czysty, tylko jest w formie e związanej z inną substancją, ale można go wytrącić. Myśmy wytrącali go i e rezorcyną, i kwasem ortoposforowym. Wtedy on przypomina takie białe, śniegokształtne bryły, które później oczyszczaliśmy i mierzyliśmy zawartość eukaliptolu w olejkach eterycznych. Było przy tym dużo zabawy, ale można było zobaczyć, jak wygląda po prostu praktycznie czysta substancja z olejku eterycznego, wyizolowana na świeżo. Z punktu widzenia chemicznego jest to eter bicykliczny. I pokazuję i objaśnię. Mamy tutaj e, na biało e, wzór strukturalny eukaliptolu. Bicykliczny. Ma dwa zamknięte pierścienie. Paskudnie się go przedstawia w postaci dwuwymiarowej. Trzeba spojrzeć na eukaliptol trójwymiarowo. Mamy pierwszy pierścień. To jest ten taki, co przypomina książkę. E, a drugi pierścień to jest ten wznoszący się ponad jego płaszczyzną. Dlatego jest bicykliczny. Eter. Dlaczego eter? Mamy tlen. E mamy tlen, który jest otoczony z jednej i z drugiej strony e węglem. Wiązanie COC eterowe. Dlatego jest to eter bicykliczny, czasem zaliczony do tlenków. Dlaczego? Jeżeli takie wiązanie eterowe znajduje się ponad płaszczyzną e cząsteczki, tak jak tutaj, że ono się wybija. W trzeci wymiar mówi się zwykle wtedy o tlenkach, jeżeli mówimy o składnikach olejków eterycznych. Monoterpenoidowe pochodzenie, dlaczego C10H18O? Taki jest wzór sumaryczny. Jeżeli widzimy C10, bardzo często w przypadku olejków eterycznych jest pochodzenie monoterpenowe, wynikające z reguły różiczki, czyli reguły izoprenowej. Jeżeli mamy dwa razy C5, Tutaj mamy akurat dwa razy C5, czyli C10. No to są cząsteczki wywodzące się z monoterpenów, mające taką genezę monoterpenową, ale jest to monoterpenoid. Dlaczego? Zgodnie z regułą różyczki powinno być 16 atomów wodoru, a jest 18. Dlaczego? Bo jest tlen i on nam troszkę zaburza całą strukturę, dlatego to nie jest monoterpen, a monoterpenoid, bo jest zaburzona reguła izoprenowa i występuje tlen, zatem jest to związek utleniony, zatem terpen a terpenoid, czyli cząsteczka utleniona, troszkę zmodyfikowana. Tym, że właśnie jest 1.8 cyneol. 1.8 cynol jak na nas działa. Inhalując się olejkami bogatymi w 1,8 cynol, przedostaje się nie dość, że do, w górne drogi oddechowe, to również w dolne drogi oddechowe, a i stamtąd również może do krążenia. A w zatem wykazuje efekty ogólnoustrojowe. Z uwagi na to, że ma dosyć ciekawe właściwości czynne i jest względnie bezpieczny jako eter cykliczny, czy rzadkie dla eterów cyklicznych. Jest bezpieczny. Względnie e, może być podawany w formie kapsułkowanej i są już leki z kapsułkowanym 1.8 cyneolem Kapsułka wypełniona tylko tą substancją. 1.8 cynol się wchłania, milicie, cienkim, przechodzi skrążeniem do wątroby, tam go e, mm, cytochrom, enzymy cytochromu P450 metabolizują, no i w ciągu kilkunastu godzin usuwają z moczem. Oczywiście on sobie w międzyczasie działa leczniczo. No jest względnie bezpieczny, nie przekracza bariery krew-mleko. Zatem uważa się, że w trzecim trymestrze i pod koniec drugiego i w czasie laktacji cynol można stosować. Raczej nie powinien wywołać nic złego. Ma duży profil bezpieczeństwa, co jest niezwykłe dla eterocyklicznego, dla tlenku. Ma duży, jest łatwo dostępny, sporo go w olejkach eterycznych, wysoki poziom bezpieczeństwa, interesujące właściwości, dlatego jest całkiem dla nas ciekawy z punktu widzenia i aromaterapii, i fitoterapii. I obecnie już jest bardziej fitoterapii stosowany, no bo w aromaterapii się inhalujemy olejkami, czasem spożywamy do ustnia ale rzadko olejki eteryczne, a tutaj fitoterapii już mamy wyizolowaną. Substancje czyste, jeden cyneol który jest kapsułkowany i który ma ciekawe właściwości prozdrowotne. W Polsce mamy dwa preparaty z czystym cyneolem w formie kapsułkowanej. Soledum junior, 100 mg czystego eukaliptolu w kapsułce. I Soledum forte, 200 mg cynolu w kapsułce. W Niemczech mamy Soledum balsam, czyli roztwór 15% eukaliptolu do różnych zastosowań, w tym również oczywiście do spożywania doustnego, ale także do inhalacji. No i Sinol Pan forte, to jest taki zamiennik Soledum. Tam jest też 200 mg w kapsułce tego cynolu. Dosyć sporo jest preparatów w Stanach Zjednoczonych z czystym Cyneolem. To jest jeszcze wciąż nowinka, choć na przykład mamy rowachol i rowatinex, mieszankę terpenów. Jeden stosowany na kamicę żółciową, drugi na kamicę nerkową. Tam jest wiele różnych substancji anetol, borneol, ale na przykład również cyneol, ale on jest tam w mieszankach, skutecznie działa. Tu mamy czysty związek: czysty 1,8-cyneol, czysty eukaliptol. A na co działa? A działa na różne wirusy. Na wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli, czyli IbV, na wirusa grypy typu A, czyli flu AV, e, mamy na drugiego koronawirusa ciężkiego e, oscego zespół oddechowego, czyli SARS-CoV-2, ale także na obydwa, na obydwa wirusy opryszczki, jeden wargowej, HSV1, a drugi narządów płciowych, HSV2. Dlaczego? 18 cynol, czyli eukaliptol e, działa przeciwwirusowo. E, okazuje się, że zmniejsza zdolność namnażania wirusów i utrudnia ich przenikanie do wnętrza komórek, zatem nie są one w stanie zakazić e, naszych komórek. E, uważa się również, że Eukaliptol zwiększa efektywność naszych wewnętrznych mechanizmów odpornościowych, blokujących przenikanie patogenów do wnętrza komórek, zwłaszcza dość skomplikowanego przeciwwirusowego czynnika transkrypcyjnego związanego z NFKB. Kappa-beta to są dosyć skomplikowane mechanizmy, ale właśnie one są również jednym z elementów obrony przeciwko już typowo wirusom. 1,8-cynol zmniejsza zmiany w tkankach układu oddechowego, zwłaszcza te patologiczne, głównie w rejonie płuc. I to jest działanie wynikające z tego, że może redukować... Poziom cytokin o charakterze prosapalnym, nasilających stany zapalne i hemokin. Tutaj mówimy głównie czynnik martwych nowotworów alfa, TNF alfa, interleukina czwarta, piąta, czy hemokina MCP1, w efekcie czego stany zapalne w płucach się powoli wygaszają, co jest dla nas bardzo interesujące. Wykazano klinicznie zwiększa skuteczność szczepionek przeciwko grypie. Więc fajnie jest je stosować synergistycznie, a i sam wykazuje synergizm, czyli zwiększa skuteczność niektórych leków przeciwirusowych, np. oseltamiviru podawanego przy grypie, przy ciężkich formach grypy. Więc Cyneol działa fajnie ale ponadto redukuje zdolność do gromadzenia się śluzu w drogach oddechowych, zwłaszcza jeżeli jest na tle cytokinowym ta nadprodukcja śluzu, zmniejsza jego wydzielanie i poprawia usuwanie, ten klirens rzęskowy. Ponadto ma działanie protekcyjne na drogi oddechowe, ma działanie przeciwdrobnoustrojowe i lekko gojące względem tych oddechowych tego podrażnionego nabłonka oddechowego także jeżeli są czynniki drażniące papierosy czy pyły 18 cynol jest intensywnie badany w przypadku pylicy w przypadku POHP bardzo dobrze synergistycznie działa z tradycyjnymi terapiami, takimi konwencjonalnymi w tych chorobach. Więc tutaj naprawdę 1,8-cyneol w tych w drogach oddechowych ma dużo do powiedzenia. Zacji funkcjonowania jako bloker kanałów wapniowych rozkurcza mięśnie w tkawicy i ścianach oskrzeli, więc je rozszerza, niweluje duszności, niweluje jakby takie uczucie niemożności wzięcia oddechu. A i sam z siebie jeszcze wykazuje działanie przeciwbólowe i znieczulające. Ono jest już dosyć skomplikowane, ale ostatnio się pojawiły prace, że nawet w bólach neuropatycznych, trudnych w leczeniu, ma dobre rezultaty. I badanie kliniczne z tego roku opublikowane, Michalsen i inni, 2024 rok, badanie niemieckie na wpływ na przeziębienie i osce zapalenie oskrzeli. Tutaj zrekrutowano 329 osób dorosłych w wieku do 70 lat, które w minionym sezonie miały przynajmniej jedno przeziębienie które były kontrolowane przez 8 miesięcy pod względem zdrowia, diety, leczenia, etc., no i które się zgłosiły z objawem przeziębienia na nie dłużej niż 48 godzin po jego wystąpieniu. I pacjentów dzielono na trzy grupy. Na tych, którzy zgłosili się i podjęli leczenie w ciągu 12 do 12 godzin od wystąpienia objawu, e, od 12 do 24 godzin od wystąpienia objawu, podjęli leczenie i powyżej 24, a właściwie 24, 48 godzin od wystąpienia objawu. Czyli ci, którzy wzięli natychmiast lek, e, którzy wzięli po mniej więcej dniu i po drugim dniu terapia, dla wszystkich taka sama. 200 mg 1,8 cyneolu 3 razy dziennie przez 15 dni, właściwie do 15 dni do wystąpienia objawów. I proszę Państwa, chyba najlepiej wyjaśni to ta tabelka kolorowa. Ocena nasilenia przeziębienia, a dzień choroby. Mamy m, oczywiście przeziębienie, są różne kwestionariusze, które pozwalają ocenić, jak bardzo nam dokucza przeziębienie. No i w takich zwykle w kwestionariuszach, im większy wynik, tym gorzej oceniamy przeziębienie. Mamy tutaj dzień pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty na osi Y e, e, i na Osi X, przepraszam, na osi X, a na osi Y ocenę przeziębienia. Im wyższa, tym e, gorzej. I mamy trzy linie. Linia niebieska reprezentuje pacjentów, którzy e, wzięli cyneol, pierwszą dawkę w ciągu do 12 godzin od wystąpienia objawów. Na czerwono od 12 do 24 godzin od wystąpienia objawów. No i zielono powyżej 24 godzin od wystąpienia objawów. Bardzo wyraźnie widać: im wcześniej wzięty e, cyneol, tym łagodniej. I szybciej przebiega przeziębienie, ewentualnie osce, zapalenie oskrzeli. Widzimy, że tutaj, im później wzięty cenol, tym ta choroba dłuższa jest, tym wolniej redukuje się, im szybciej, tym ta poprawa przebiega. Tu już można powiedzieć, że e, ba, takie bardzo duże skoki, mniej więcej około drugiego, trzeciego, czwartego dnia, żeby osiągnąć te wyniki, e, grupa czerwona musiała 5-6 dzień, a zielona, czyli ta najpóźniejsza, 7-8 dzień e, to dopiero osiągała. Więc tutaj widzimy, że szybko wzięty cyneol od pierwszego dnia redukuje objawy e, przeziębienia a wzięty później e, działa z opóźnieniem wynoszącym 1-2 dni. E, im wcześniej rozpoczęto leczenie cynolem, tym słabsze objawy przeziębienia występowały. Względem e, grupy, która wzięła najpóźniej, redukcja obciążenia o 38% o 38% mniej obciążające objawy przeziębienia. Bardzo duży spadek nasilenia w ciągu pierwszych trzech dni, ale tylko dla grupy e, tej, która wzięła niemalże od razu cynol dosłownie pod ręką włączenie 1.8 cyneolu pierwszej dawki w ciągu 12 godzin od wystąpienia jakiegokolwiek objawu infekcji wirusowej wskazującej na przeziębienie e, lub na ostre zapalenie oskrzeli skracało czas trwania przeziębienia aż o 2 dni. E, ponadto zaobserwowano, że osoby, które stosowały cyneol a miały przeziębienie, znacznie rzadziej się to przeradzało w ostre zapalenie oskrzeli. Czas do pełnego wyleczenia. Pierwsza kolumna, stratum mniej niż 12 godzin i tutaj mniej więcej to przeziębienie trwało 9 dni. Widzimy później, już druga kolumna, wziętocynol. Po 12 godzinach, 12-24 godziny, już te wyleczenie po 10 dniach, a w przypadku grupy, która wzięła najpóźniej cynol, na 11 dni. Więc tutaj widzimy, im wcześniej wzięty, tym krócej chorujemy. No i jeszcze jedno badanie ciekawe. Ono jest starsze, 2004 rok, też niemieckie, Kerla. Wpływ na rino sinusitis, na e, nieżyć zatok przynosowych, tutaj bardziej z przeziębieniem związany. E, tutaj wzięto e, 152 osoby dorosłe w wieku do 70 lat z objawami nieżytu zatok. Typowe objawy, czyli e, tkliwość, ból w obrębie nerwu trójdzielnego, złe samopoczucie, niedrożność nosa, e, zalegająca lepka wydzielina w nosie, ból w okolicy czoła, rozperający, zwłaszcza przy pochylaniu, gorączka. No i tutaj. Potwierdzano te zmiany w zatokach za pomocą badania USG. No, i tutaj e, dzielono na grupę doświadczalną i placebo. W grupie doświadczalnej dwie kapsułki cynolu po 100 mg trzy razy dziennie e, przed posiłkiem przez 7 dni. W grupie placebo kapsułki neutralne, czyli dawka dobowa cynolu 600 mg na dobę, czyli taka jakby standardowa e, współcześnie. No, i tutaj e, e, oczywiście wiadomo, no nie, że zatok przynosowych nie rozwija się tak szybko. Jak przeziębienie czy grypa, zatem tutaj interwencję podejmowano w trzecim, czwartym dniu choroby, i od tego momentu liczymy jakby dzień zerowy terapii, więc na przykład dzień czwarty to będzie tak formalnie dzień siódmy, ósmy trwania choroby itd. itd. Odnotowano bardzo wyraźne spadki nasilenia nieżytu stanok przynosowych w czwartym i siódmym dniu od rozpoczęcia leczenia. Poprawę mniejszą niż 50%, czyli bez wyraźnych rezultatów, odnotowało jedynie w dniu siódmym 8% grupy cynolowej i aż 73% grupy placebo. Czyli na cynolu praktycznie każdy reagował bardzo dobrze w przypadku zapalenia zatok przynosowych. W grupie placebo duży odsetek bez wyraźnych rezultatów. Po siódmym dniu leczenia cynolem zmiany na obrazie USG, które wskazywały na to, że jest zaawansowane zapalenie zatok przynosowych, ten mierzec zatok przynosowych, miało prawie połowa grupy placebo i ledwie tylko 5% grupy cynolowej. Spójrzmy na pierwszą tabelkę. Objawy nieżytu zatok przynosowych. Tutaj właśnie ta te, te, te niedrożność, ten ból w, ból, ból w zatokach, w okolicach nerwu trójdzielnego, te uczucie rozpierania. Skala od 0 do 25. Im więcej uzyskano, tym gorsze objawy. Zaczynano dzień 0, czyli od rozpoczęcia terapii. Grupa placebo i w takich samych Ocenach 15,6 na 25, no czyli umiarkowane nasilenie. W czwartym dniu terapii placebo złagodziło się nieco te zapalenie zatok, spadek o 3,4 punkta. W grupie cynolowej spadek aż o 8,7 punkta, czyli ponad o połowę. W siódmym dniu terapii cynolem grupa placebo oceniała Zapalenie zatok przynosowych, nie żyć zatok przynosowych na 9 punktów na 25 grupa cynolowa ledwie na 3 na 25 zatem bardzo wyraźna poprawa bardzo wyraźne spadki dla grupy cynolowej jeżeli chodzi o e, przebieg choroby i liczbę pacjentów e, z dnia e, początkowego do dnia siódmego e, możemy sobie zobaczyć że w grupie e, cynolowej zapalenie oskrzeli było e, o wiele rzadsze e, i tutaj w grupie cyneolowej e, na, na 54 osoby e, tylko 20. E, w dniu siódmym miały objawy zapalenia oskrzeli, Natomiast w grupie placebo aż 45 osób miało zapalenie oskrzeli, zatem różnica, Zdecydowanie na korzyść cyneolu, zapalenie gardła. No tutaj bardzo podobne wyniki o jedną osobę więcej lepiej sobie poradziło placebo. Zapalenie tchawicy, tutaj znowu grupa cyneolowa. O wiele mniej przypadków po siódmym dniu, tylko u czterech osób się utrzymywały objawy, a tydzień wcześniej miało ich aż 38 osób z grupy. Zapalenie spojówek, tutaj również. Czasem spotykany objaw nieżytu zatok przynosowych. W przypadku grupy placebo na początku miało 19 osób, po tygodniu 6, różnica 13 osób. W grupie cyneolowej na początku 20 osób, po tygodniu tylko jedna, więc 19 osób wyleczonych. Zatem tutaj te, te przebieg różnych dodatkowych chorób wyraźnie złagodzony w przypadku cyneolu. Koniec, proszę Państwa, koniec. Bardzo e, dziękuję za wysłuchanie e, tej prelekcji, tego wykładu, który trwa dwie i pół godziny, niemalże. E, widzę, że zostało tutaj, e, została stała krup. Grupka wiernych e, widzów, wiernych słuchaczy. Tutaj zerknę jeszcze na, e, na, 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 na komentarze. Widzę, że niektórzy słuchają e, webinaru na ławce w parku. E, no tak, sam myślałem, czyli aby nie za wcześnie, ale no pomyślałem, no, trzeba się przygotować. Proszę Państwa, przeziębienie grypa, no już końcówka września e, będzie okresem intensywnej zachorowalności, dzieci chodzą już do szkół, no to tutaj trzeba się przygotować. Gotować, to jest temat na teraz. E, aby, aby podjąć skuteczną profilaktykę, trzeba ją zacząć wcześniej, więc tutaj no, wydało mi się za rozsądne rozpocząć jednak tym, pomimo tej jeszcze letniej atmosfery. Ale, proszę Państwa, wrzosy już kwitną. U mnie, tam gdzie mieszkam, przed sklepem już wiązanki ze sztucznymi kwiatami. W sklepach lody poznikały na rzecz mrożonek. Idzie jesień, proszę Państwa, pomimo, że jeszcze temperatury letnie, jesień już jest faktem formalnie, a jesień wiadomo okres zachorowalności. Eee, czy będzie kontynuacja możliwości zakupu szkolenia dotycząca olejków eterycznych? Jeszcze nie wiem. Obecnie mam teraz zupełnie inne rzeczy na głowę, typu książka i praca etatowa, ale zobaczymy, bo wiem, że jest tutaj dużo zapytań. Zobaczymy. Czy będą omawiane substancje w przypadku EBV i CMV? Niestety, aczkolwiek nie wykluczam że omawiane substancje w przypadku tych wirusów również się mogą sprawdzić. Tutaj te spektrum przeciwwirusowe jest bardzo szerokie. Również dziękuję za wysłuchanie webinarów. Oczywiście można pytać, jeszcze jestem, proszę Państwa, choć gardło nie nawala, a niestety również i ósemka daje mi się wyznaki, ale na lidokainie jakoś mi się udało e, przetrwać. E, zatem ja generalnie już zakończę nagrywanie, aby nie było już później jakichś tam zbędnych komentarzy na YouTube